Nie zacieram rączek, że coś się nie uda. Nie życzę korków politycznych, bo to było może wygodne. Może ktoś tam takie myśli, to są złe myśli. Naprawdę, bo wstyd z niepowodzeń czy jakiejś kompromitacji spada na nas wszystkich, niezależnie od tego, kto rządzi. Trzeba o tym pamiętać. Tutaj ci goście nie będą pytać, Platforma, Solidarna Polska. Nie, oni powiedzą Polacy. To jest niestety egzamin ogólnonarodowy, państwowy i myślę, że będzie ok. No a poziom, nie wiem, no, wierzę w skrzydła chorób, tak jak kiedyś różne były te losy i to jest piękne i wszyscy jesteśmy. Jak widzę te chorągiewki coraz więcej przy samolotach, to już wszystko rośnie. No. Tylko pamiętajmy, że niestety się skończy, a życie zostanie. I dlatego nie można też tutaj tracić osoby, spotkania mogą, może będzie ich mniej, co się mistrzostw, bo trzeba uszanować, a ponadto, no tu nie chodzi o to, że to jest efektywne, czy... A teraz to widzę, pan jest jako Solidarna Polska, później jest z PiS-u ktoś, czyli już dwie siły praktycznie polityczne. Jarek Zanowskiego bym bronił, bo on, myślę, na tle zwłaszcza innych dziennikarzy... Nawet bym powiedział, że jest dobry, bo ja tutaj, to jest mój osoby, bo też się zastanawiałem, jak ktoś już nagra ten program, to weźmie kawę i z kimś najlepiej tak siądzie i patrzy. Dobrze obserwuj, bo to widać, kiedy dziennikarz jest stronniczy, kiedy przecina dobrą rzecz, przyładowuje w pytaniach to widać, w wyrazie twarzy to widać. I śmiem twierdzić, że chociaż on ma poglądy, bo to jest ciekawe, ma poglądy dość prawicowe, związany był z NZ-em i tak dalej, o tyle w tych programach dzieli te razy i pochwały w miarę w odróżnieniu od koleżanki bardzo popularnej Olejnej, która jest bardzo stronnicza. Poza tym Romanowski nigdy się nie sprawił pisania artykułów, to co robi BIS, wielu dziennikarzy, nie boi pisać, którzy są wyraźnie po tej stronie. Więc tutaj w tym się też kryje też pewne uznanie, bo zostało co nagrodę rok temu. I myślę też urok, bo wtedy ten program staje się może ciekawszy. Nie wiem, to jest bardzo ważne. Dziennikarz nie może się zdradzić. To jest najwyższą sprawą w tym zawodzie. To jest fakt. Ale zainteresowanie jest pozytywne. Dzisiaj w ogóle zainteresowanie niewielkie to już jest duże. Frekwencja na takim spotkaniu kilkudziesięciu ludzi to jest sukces. Bo dzisiaj w ogóle wyciągnąć, że tak powiem nieładnie, ludzi na spotkanie jest bardzo trudne. Telewizja rządzi, internet. Tak to wygląda. Ale mówię jeszcze raz. Budujemy, mamy pełnomocników. Nie jesteśmy partią bez funduszy, bo powstałą w czasie kadencji, więc nie mamy żadnego finansowania. Dlatego bierzemy ciężar na siebie. Ale powstanie struktur, o to pan pyta, będzie kolejnym impulsem i na pewno wzmocni nasze szanse w terenie. Także jest dobrze. Może takie pytanie teraz trochę z innej strony. Dzisiaj prokuratura poprosiła profesora Biniendę o to, aby przedstawił im swoje argumenty, swoje obliczenia, czyli niejako w pewnym sensie tutaj sytuacja się poruszyła. PiS, telewizja Trwam i te całe inne środowiska wywarły jakiś wpływ. Co pan o tym sądzi? To bardzo spóźnione. Teoria zamachu nie urodziła się przypadkowo. Mówmy otwartym tekstem w społeczeństwie polskim i w różnych kręgach, również ludzi związanych z obozem politycznym. Teoria zamachu jest żywa, jest poważna, ale ona wynika nie tylko z merytorycznych przesłanek, ale również z tego, że skandaliczne zaniedbania, ukrywanie, niedopuszczanie właśnie to, co pan pyta, niedopuszczanie do udziału w pracach osób wskazanych przez rodziny ofiar, niewydawanie wraku, czarnych skrzynek, no wszystko to u każdego trzeźwo myślącego człowieka budzi pytanie, no kto ukrywa? Kto nie chce wpuścić ekspertów? Kto? No kto? Ktoś, kto ma coś, a co może mieć za uszami? Wie pan, i myślę, że źródeł tego należy szukać i kreatorem i wzmocnieniem i pożywkę dla teorii zamachu i jednej z wersji, jakim jest zamach, to ma ogromny udział obóz rządzący. A jakie stanowisko Solidarnej Polski jest w tej sprawie? My nie wykluczamy żadnej wersji, zawsze byliśmy od tego spojrzenia, że należy dopuszczać, należy reprezentować twardą linię i umiędzynarodowić. Ponadto jesteśmy autorami projektu, żeby stworzyć komisję kolejną, ale nie sejmową, tylko komisję z ostatnich nielicznych autorytetów, którzy się jeszcze cieszą w Polsce zaufaniem, czyli Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich,
czyli sądy, trybunały. To są naukowcy, czyli profesor Kleiber, Akademia Nauk, bo politycy, nie powiem, że są skompromitowani, ale wiarygodność i upolitycznienie tego dramatu jest tak wielkie, że ludzie już nie wierzą, bo każdy sobie rzepkę skrobi, każdy gada jak mu wygodnie i to podejrzenie skądinąd jest naturalne. Dlatego nasz pomysł uważam jest dobrym, każdy może mieć swoje zdanie, ale nie próżnujemy, tylko nie chcemy wpadać w skrajne wypowiedzi i nie chcemy dawać pretekstu, żeby i tak wielkie napięcie jeszcze bardziej podsycać. Mówimy o spokoju, a odkrycie prawdy jest, myślę, sprawą honoru również, nie tylko narodu, ale i państwa naszego. Czy tak się stanie, nie wiem, bo czas na pewno nie pracuje na korzyść. Czas pracuje na niekorzyść, a umycie wraka jako koronnego dowodu to już pozostawiam bez komentarza. Jakie jest państwa stanowisko odnośnie tak zwanego, w cudzysłowie, multipleksu? Marsz wczoraj się odbył w Grudziądzu w tej sprawie. No, organizujemy z naszej inicjatywy przesłuchanie publiczne w Brukseli razem z panem europosłem Piotrowskim, z profesorem Skulu, który z nami to organizuje. Cieszymy się, że do nas się przyłączyły osoby i koledzy z PiS-u. I nie chcemy wypinać piersi, kto to wymyślił, kto ma większe zaszczyty, ani rywalizować, o czym się mówi, nas pyta. Chcemy, żeby było fair play. Jeśli ktoś coś wymyślił, robi, to ja jestem zaproszony i do nich dołączam. Natomiast próby, prawda, ścigania się są niesmaczne i tylko przeszkadzają w bardzo dobrej inicjatywie. Dał temu wyraz bardzo dobrze profesor Piotrowski, właśnie dla telewizji, dla Radia Maryja. Pytany o tą kwestię, bez nazwisk, bez metkowania, powołał się na przykład anegdoty o Winstonie Churchillu. Mówi, bo to źle jest, że niektórzy chcą robić na tym kapitał polityczny. Niech każdy się domyśli, kto i jak, tak? A chodziło o to, że młody człowiek powiedział premierowi Wielkiej Brytanii, że to jest bardzo dobrze, jak jest jasny podział. Tam są lejburzyści, tu są konserwatyści, po tej stronie są nasi wrogowie, a po tej stronie jesteśmy my. A na to Churchill mówi, nie, nie, nie. Po tamtej stronie nie są nasi wrogowie, tylko nasi przeciwnicy. A tutaj, po tej stronie, wrogowie to są za naszymi plecami. I każdy sobie może sam resztę dopowiedzieć. Ale mamy nadzieję, że się to skończy sukcesem. Udało się nam zainteresować wielu europosłów, ponadto będzie wiele autokarów. To nie jest jakaś sensacja, ale Unia Europejska, która przywiązuje aż przesadnie nawet w niektórych sprawach wagę do wolności mniejszości i tak dalej, powinna tutaj bronić bardzo mocno wolności mediów. I niezależnie od werdyktu sądu, który nie był jednomyślny, który nie badał merytorycznej strony, tylko formalnej, to uważam i za innymi panami, za panem Kaliszem, za panem Rozenkiem, za panami, którzy Kościoła nie cierpią, ale wszyscy oni uważają, że to się należało telewizji, tam jak są różne powiedzenia w języku polskim, tak jak się należało. I można robić dobrą minę do złej gry, ale stacja specyficzna, stacja konfesyjna, katolicka, która ma stały, wierny, w dużej części elektorat, który jest zamknięty, bo wielu ludzi, którzy nie mogą funkcjonować w życiu, dzięki temu radiu, tej telewizji mają życie, tak jak moja mama i inni. Też trzeba widzieć ogromny aspekt społeczny, humanitarny, religijny. I w takiej sytuacji danie multipleksu stacjom kompletnie nieznanym, które nie mają żadnego dorobku, żadnej tradycji, praktyki nadawczej, to po prostu nie da się tego obronić. I ta prawda powoli, powoli, ale jak oliwa na wierzch wypływa. Może ostatnie wtedy pytanie, bo tutaj marsze z jednej strony, z drugiej strony Wolne Konopie chcą zorganizować w Grudziądzu pochód. No niestety zabroniono im. Gdzie tu demokracja? Demokracja młoda potrafi być dzika, niezrozumiała. Nasza demokracja, wbrew temu, co niektórzy sądzą, jest bardzo młodą demokracją. Ale uważamy, że każdy ma prawo do własnych wypowiedzi. Reguluje to prawo od konstytucji zaczynając. I to można tylko powiedzieć. Czyli niejako nie zgadzałby się pan z taką decyzją, tak, władz lokalnych? Zgoda bądź nie na manifestację należy do władz lokalnych. Byłem burmistrzem i ocenia w różnych aspektach cel, przemarsz, data, kto organizuje, są procedury. I na to też jest zaskarżenie, proszę pamiętać. Więc nie sądzę, żeby ktoś bez wyraźnych argumentów odmówił. I nie jest problemem, że są manifestacje w obronie konopi. Problemem jest to, że w trakcie takich manifestacji dochodzi do różnych złych rzeczy,
na przykład, że polityk publicznie sam się chwali, że pali marihuanę. Mowa o palikocie, tak? Tak, to jest najwyższa szkodliwość społeczna, najwyższa szkodliwość, bo ja szanuję, że on ma pogląd i uważa, że to jest straszny przepis krzywdzący, który ma złych skutków, to okej, ale to trzeba zmienić, wygrywając wybory. Jak palikot wygra wybory, to nawet może wprowadzić do obrotu kokainę i heroinę. Dlaczego nie? Jeżeli przegłosują w Sejmie, że można twarde narkotyki sprzedawać, to tak będzie. Wie pan, demokracja polega na tym, że może przyjmować różne wersje. Ale to może jeszcze odnośnie... Palikot powinien to zrobić w Sejmie, zdobyć większość, a nie demoralizować młodych ludzi, paląc marihuanę, bo każdy złapany teraz dealer czy inny powie, Wysoki Sądzie, ja miałem takie wrażenie, że skoro innym wolno więcej, no to ustawia w bardzo złej sytuacji rodziców, fatalnej sytuacji i to nie jest wina kodeksu karnego, że młodzi przypadkowi konsumenci marihuany są w więzieniach, tylko to jest problem w tym przypadku policji, prokuratury i sądu, że nie był w stanie rozpoznać, że mamy do czynienia z przypadkowym zażyciem marihuany, a nie z młodym kolesiem, który handluje i sprzedaje i jest handlarzem śmiercią. No. To jeszcze kwestia stosowania prawa. I ostatnie pytanie, może jeszcze odniosę się palikota, ale sprawy europejskie. Widział się z Julią Tymoszenko. Jak pan ocenia to spotkanie? W sumie w moim osobistym przekonaniu najbardziej rzeczowe jak do tej pory. Nie znam szczegółów, ale nawet osoba najbardziej mi daleka, jeżeli robi coś pozytywnego, jeżeli to nie... To ja dla mnie uważam, to jest rzecz pozytywna, bo jest to aktywność. Mam nadzieję, że nie tylko policzona politycznie, chociaż to też ważne. I uważam, że powinniśmy robić. My też żeśmy zrobili bardzo wiele w tej sprawie w Parlamencie Europejskim. I jako Solidarna Polska w dobrych sprawach będziemy współpracować z każdą siłą, która ma mandat społeczny. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszymy, że dzisiejsze spotkanie otwarte przyjął zaproszenie pan europoseł Tadeusz Cymański. Postać znana, nieopodal z Kwidzyna i z tym wielką radością witam wśród nas. Myślę, że ten wieczór zainspiruje, popołudnie nas do przemyśleń nad tym, co trzeba zrobić, żeby Polska była solidarna, ale nade wszystko jak to przekuć do zwycięstwa. Dlatego, że ci, którzy mają możliwości cokolwiek zmienić, to tylko mają do tego instrumenty. I myślę, że siła jest w jedności i o taką jedność nam chodzi. Dziękuję uprzejmie Państwu za przybycie, a Panu posłowi oddaję głos. Dziękuję bardzo. Tak, dokładnie jak powiedział nasz gospodarz. Proszę Państwa, jako Solidarna Polska nie będę historii przytaczał i wracał do przeszłości, ale jesteśmy młodą partią, która rozpoczyna swoje poważne życie. Mamy proces rejestracyjny w tej chwili zaawansowany, ale bardzo dobrze znowu wszystko sprawdzają, każdą uzupełniać. Jesteśmy partią, która powstała w trakcie kadencji, a więc nie ma wsparcia budżetowego. Dlatego nasza siła polega przede wszystkim na programie, który wynika z analizy, z diagnozy. To bardzo ważne, co podkreślam, bo sposobów na leczenie terapii w Polsce jest bardzo wiele, pomysłów różnych. Ale uważamy, tak jak mówi medycyna, że koroną medycyny nie jest terapia, tylko diagnoza. Najważniejsze jest ocenić, jaka jest sytuacja w Polsce. Sytuacja gospodarcza, finansowa, i gospodarczy, i sytuacja społeczna, jaka jest kondycja rodziny. Znakomitą okazją do tego jest to, co się ostatnio przetoczyło przez Polskę i oczywiście jeszcze raz się nie toczyć. Wielka debata nad emeryturami. Bo w tej sprawie, jak zwierciadle, można zobaczyć bardzo wiele zjawisk, również gospodarczych, finansowych, ale przede wszystkim społecznych. I na pytanie, jak to się stało, dlaczego tak jest, że Polska w tej chwili ma najniższy
tym się zresztą Pan też bardzo dużo zajmuje, najniższy wskaźnik urodzeń w Europie. Problem niedoceniany. Ja byłem w Włoszech kiedyś posłem i mówiono, że Kościół każe się płodzić, dzieci, tak, ludzie jak króliki, tylko dzieci. Z tego się śmiano. Problem miał podłoże i charakter ideologiczny. Wszystko, co sprzyjało rodzinie, było sekowane, bo to była ideologia i chrześcijański Kościół. Natomiast cieszę się, na smutno się trochę cieszę, że po latach wreszcie dotarło, owszem, przesłanie rodziny jako miejsca narodzin dziecka okej, natomiast zaczęło docierać i dotarło wreszcie, że dzieci to jest ogromny problem również ekonomiczny i przede wszystkim bezpieczeństwo systemów emerytalnych. I teraz właśnie pytanie, dlaczego tak jest, że Polska jest na samym końcu, a na pierwszym miejscu w Europie jest Francja. I dlaczego tak jest, że w Polsce młode kobiety, młoda kobieta nie chce mieć dziecka, chociażby mogła mieć dziecko, nie decyduje się na dziecko, nie decyduje się na drugie dziecko, a jej siostra rodzona, taka sama, z jednej matki, idzie do Wielkiej Brytanii, to dziecko rodzi. Bo w Wielkiej Brytanii dzietność, porównywalna dzietność kobiet była dwa razy wyższa. Mówię przed chwilą do kamery, jeśli Państwo to słyszeli, niż w Polsce. I można robić różne hipotezy, ale jedna się narzuca i z hipotezy staje się jednak uzasadnieniem. Na jak wielkim stopniu to trudno powiedzieć, ale to, że rozstrzygające znaczenie w tej sprawie ma system wsparcia finansowego. Polskie rodziny i dzieci zostały właściwie pozostawione same sobie. Niech przemówią liczby, niech przemówią liczby. Proszę Państwa, mamy w Polsce 7 milionów 100 tysięcy Polaków, którzy nie ukończyli 18 lat. To jest to młode pokolenie. Z tej liczby niecałe 3 miliony otrzymuje od państwa wsparcie w postaci zasiłku rodzinnego. Oczywiście system jest bardzo złożony, ale głównym narzędziem i instrumentem wsparcia dzietności i rodzin w Europie jest zasiłek rodzinny. On ma różne wielkości, różne sytuacje są, ale generalnie to jest podstawowe narzędzie. W Polsce istnieje też, a więc niecałe 3 miliony dzieci i młodzież jest objęte tym zasiłkiem. Ile on wynosi? W zależności od wieku 68, 91, 98 złotych miesięcznie. No, ktoś powie, dobre i to. Ale to jest bardzo skromne. Bardzo skromne. Można już nie oceniać. Uważamy, że to nie jest na miarę. Polska, żeby było na wejściu powiedziane, Polska nie jest krajem bogatym. Ale jeszcze większą prawdą jest, że nie jest krajem biednym. A my mamy najniższe nakłady rodzinne w Europie, niższe niż Ukraina, jesteśmy gdzieś w Bułgarii, w Rumunii. To są fakty. I teraz. Osoby musi być, żeby dostać te 9 zł. Pan mi przerwał. Więc mało tego, że jest to niezwykle skromne, można powiedzieć 68 zł, tak? Czyli 2 zł dziennie na dziecko. Ale żeby dostać to właśnie, nie wolno przekroczyć kryterium dochody na jedną osobę 504 zł netto. Czyli proszę sobie wyobrazić, jak nisko musi być usytuowana materialnie rodzina, żeby z tego niewielkiego zasiłku skorzystać. Co wreszcie te liczby oznaczają? Oznaczają mianowicie to, że 3 miliony młodych Polaków żyje, uczy się, leczy, przebywa w rodzinach o dochodzie poniżej 504. Cechą najbardziej charakterystyczną, cechą, która nas jako solidarne państwo, Solidarną Polskę zmusza do tego programu, jest to, że Polska jest liderem, jest prymusem, jeżeli chodzi o rozpiętości majątkowe i dochodowe w różnych klasyfikacjach. Jesteśmy na pierwszym miejscu w smutnych statystykach, a na ostatnim miejscu w tych najbardziej pogodnych. Wydajemy najwięcej na żywność budżetową. Ostatnie dane Eurostatu. Najmniej wydajemy na restauracje, kawiarnie, bo kraje bogatsze się mają restauracje. Bardzo 3% wydają na to. Najmniej wydajemy na podróży. Że mamy odwagę stwierdzić dzisiaj, że w swoich działaniach poczyniliśmy pewne błędy. Powiedzieć przepraszam, to wcale nie jest słabość.
Jeśli jest to rzadkie i szczere, to nawet jest zyskiem. A mówienie, że wszystko było idealnie i było super, jest moim zdaniem niestety niebudujące. A poza tym wyciągnie zależy wnioski z tego. To ja mówię tutaj o ocenach historycznych, bo to, o czym mówimy w tej chwili, trzymając się rodziny i zasiłków rodzinnych, ta sytuacja była przez ostatnie 8 lat niezmieniona. I teraz, kiedy w Sejmie, w telewizji, w artykułach się mówi o dzieciach, to się zderzają dwa punkty widzenia. I po jednym biegunie jest Balcerowicz, Tusk i cała grupa liberalnych ekonomistów, którzy uważają, że pieniądze tutaj nic nie zmieniły. Sprawa jest przegrana i zamknięta. Dzieci więcej w Polsce nie będzie. Bo dzieci się nie rodzą z przyczyn kulturowych. Kobiety by może nie mogły mieć dzieci, chciały, ale nie chcą, bo zależy im bardziej na karierze, na linii, bo dzieci też kradną urodę, nie tajemnica, na wygodzie. Idą w terenie kulturowymi, nie chcą, bo nie znoszą dzieci, do różnych badań, chociaż w ankietach i badaniach socjologicznych jest inne podobieństwo, że jednak każdy by chciał mieć dziecko i wreszcie funkcja też rodzeństwa. Bo model 2+1 też jest wymuszony czasami zdrowotnie, ale często finansowo. I wreszcie to jest pogląd, że należy wydłużać wiek emerytalny. Jak się by go wydłużyło do granic statystycznych życia, to w ogóle nie trzeba wiek emerytalny. Wtedy, gdyby wiek emerytalny był dzisiaj na mężczyzn 72, na kobiet 88, to nie ma w ogóle problemu emerytur, bo każdy by miał dopiero wtedy, w tym momencie, kiedy odchodzą przed nami. No, widzi pan, są przed nami. I teraz jest pytanie. Nie jesteśmy naiwni. Nie uważamy, że nagle cyk i będzie dzieci jak grzybów. To nie jest takie proste. Ale, żeby zmienić tą sytuację, impuls i zachęta państwa musi być wyraźna, musi być odczuwalna. I dlatego rozmawiałem, dzisiaj chcę też państwa opinię usłyszeć, rozmawiamy z matkami tych młodych, potencjalnych matek i z samymi tymi młodymi kobietami, bo szansa ogromna jest. W tej chwili w Polsce jest wyż demograficzny, on przemija niestety. Ale teraz jest najlepszy moment, bo jest kilkaset tysięcy młodych kobiet, które mogą i chciały mieć dzieci. Ale jeżeli jej mąż zarabia w takiej sytuacji praktycznej, 1500 zł, chłopak po studiach, 1500 to jeszcze nie źle, bo będzie miał zasiłek, ale jak miał 1600, spotkałem w Słupicach, 1600 zł, żona z dzieckiem w domu. Mieszkanie macie? Nie. U teściowej. Ona z dzieckiem. On pracuje na zmiany na stacji. Po studiach historyk, nie znalazł pracy, wiadomo, ale ma 1600 na rękę. Całkiem nieźle, mówią, że do później to całkiem niezła pensja byłaby dla studia człowieka na początku. Ale co? Ale ma to dziecko, powiedzieli mi, mówię pan, zasiłku tego małego, nie dostanie pan, pan za bogaty, że zarabia. 1600 przez 3, 533. Przekroczona norma. Za dużo zarabia. I to jest skandaliczne. Pytam, a gdybyście mieli zasiłek przy tych zarobkach, prawda? Powiedzmy 300 zł na dziecko. No 300 to ja bym miał 1600, 2000, 1900. 600 zł dla niego to jest ogromny pieniądz dla tych ludzi. I to już jest zauważane. To nie jest 300 euro, ale w Polsce 300 zł przy zarobkach takich. Pytanie i te rozmowy nas potwierdzają w przekonaniu, że musi być zmiana i zwiększenie pomocy państwa na przedszkola i na świadczenia rodzinne po to, żeby zmienić ten trend, żeby jednak się zaczęły pojawiać dzieci, bo dzieci to jest impuls popytowy, bo dzieci chcą jeść. Dzieci to jest koniunktura, bo dla nich się produkuje różne rzeczy. I wreszcie dzieci to miejsca pracy. Dzisiaj się tracą pracy, bo coraz mniej jest pracy w przedszkolach, to po prostu zaczyna to wymierać. To po prostu zaczyna być też zanikać substancja biologiczna społeczeństwa. I o to idzie spór. I teraz, proszę państwa, do tego tu trzeba zmiany zdecydowane. Zmiany po 8 latach. O ile ceny wzrosły się na to? O ile wzrosły pensje? Jaka sytuacja? To jest zaniedbanie ogromne. I trzeba mieć odwagę publicznie powiedzieć, że w tej sprawie palcem nie tknęła żadna liczba. To jest to, co nas różniło z tą ilością. Bo pieniądze na obniżkę podatku się znalazły. Nawet na składkę rentową dla wszystkich, starszych, młodych, dziennych, bezdzietnych. A na najbardziej wrażliwe miejsce, na najbardziej, bo się chyba wszyscy zgadzają, że jednak młoda rodzina, która staje w trudnej sytuacji, bo mieszkań też nie. I to jest przyszłość nie tylko nasza, ale przyszłość tych, których jeszcze nie ma. Bo nas już nie będzie. A przeklinać nas będą ci, których jeszcze nie ma. To jest taka historia.
To jest historia patrzenia przez pryzmat 20 więcej lat. I to jest kompletny brak odpowiedzialności. I dlatego tu musi być zmiana radykalna. A co się dzieje? Przedszkola. Cały świat zrozumiał, że żłobkiem jest inna historia. To tu Państwo na pewno się zgodzicie, bo żłobki są kontrowersyjne. Psycholodzy twierdzą badania różne. To jest smutna konieczność. Smutna konieczność. Smutna. Bo to jest wiek, kiedy dziecko z matką są wymarzenia. I urlop macierzyński tu mówimy, ale w ogóle, czy nawet w domu, ale w przedszkole to skarb i łaska. Nawet dla takich rodzin, gdzie matka jest w domu, ale wysyłają. Już nie mówię, że dziecko tu jest samo, ale dziecko się uczy, bawi, maluje, lepi, śpiewa, rytmia się, kłóci się, spór, gry. Cały świat to zrozumiał. W Europie 96% dostępu do przedszkoli. Polska na ostatnim miejscu. Dzieci się rodzą zdolne i mniej zdolne, różnie jak leci. U bogatych, biednych, mądrych, mniej dzieci. Ale dziecko właśnie musi się kształcić i uczyć. Nie każdy tatuś dziecku będzie czytał bajeczkę. Nie każdy się pobawi, nie każda mama ma czas, nie każdy ma chęć. Są różne rodziny. Dlatego przedszkola pełnią ogromnie ważną funkcję. Badania różne. Tutaj mój kolega bada te rzeczy, znawcą jest, materiały trzymałem też. Różne badania Amerykanie badali przez okres wielu lat, że dzieci, które chodziły do przedszkola, łatwiej się uczą, robią większe kariery, w sumie dają więcej państwu. I nawet sobie wyliczyli, że $1 zainwestowany w przedszkole przez 18 lat przysparza $80 zwrotu. A więc to jest świetna inwestycja. Świetna inwestycja. I w Polsce załamanie, które jest w przedszkolach, teraz trochę oprawiło, to jest 60%, to jest dramat. Tylko jak wojnie pracuje, tylko dla samotnych, a jeszcze jakie ceny są. Ta sytuacja też jest skutkiem zaniedbań wieloletnich wszystkich. To trzeba po prostu mieć odwagę powiedzieć i w większym, mniejszym stopniu. I teraz zobaczcie Państwo, czym polega manipulacja i propaganda i kabaret. Pani to mówi, poparłem emerytalny system, ale wymusiłem na premierze, że będzie program osłonowy. Już, przedszkola. Oczywiście ogłosili na konferencji, że rząd wesprze przedszkola, bo nie możemy tylko wydłużać wieku rodzinnego. Trzeba wesprzeć rodziny, żeby było więcej dzieci. I na czym to wsparcie polega? Ja mam skrzynienie zawodowe, pracowałem w banku. Otóż, że rząd da 250 milionów złotych na przedszkola. Dołoży samorządom. Świetnie. Ale, jak się dobrze przyjrzeć, samorządy w Polsce, i tu ludzie od uczelni całej Polsce, wydają na przedszkola rocznie miliardów 5. I cienko przedmiot. Wydają 5 miliardów. Rodzice dokładają w formie tych opłat, tak? Prawie miliard. To mamy prawie jeszcze. Ale trzymajmy się samorządu. 5 miliardów samorządu. I teraz rząd w dramatycznej sytuacji, w naporze protestu, chce przełamać impas demograficzny i dać kobietom przedszkolę. I potęgą państwa, jego majestatą, wchodzi do gry 250. 5 miliardów i 250 to jest, ma się jak? To jest 1/20. Czyli jeżeli samorząd daje 20 zł, to z tym mówi, wchodzę i kładzie złotówkę. Jeżeli ktoś uważa, że to jest wiosna, że to jest przełom, że to jest poważne podejście, ja chcę być też dobrze zrozumiany. Ja nie lekceważę nawet i tego wysiłku, bo jak ktoś teraz powie, na pewno pytania będą, skąd pieniądze, bo nie ma pieniędzy, to można powiedzieć. Ale to jest pytanie, pierwsza rzecz, czy chcemy na poważnie to zmienić i czy wierzymy w to. To jest jak z duchami. Nie uwierzysz, nie zobaczysz. No niestety. I żeby też coś przeprowadzić, to musi ten, który to chce zrobić, musi w to wierzyć. Niewiara w przełom różni nas. Może my jesteśmy naiwni, może wyborcy powiedzą, to są odlotowi faceci, co pewna Polska wzdory gada, bo dzieci nie będzie, stary pogadek nie chce mieć dzieci. Ale jak się patrzy na świat, na inne kraje, to jednak ten system jest inny. Nikt rodziców nie wyręczy. Inni rodzice nie chcą, żeby ich wyręczyć. Państwo nie zastąpi. Masz dzieci, proszę bardzo. To jest twój problem. Ale wszędzie państwo ma obowiązek wesprzeć dzieci. Pamiętajmy również o tym, że każda złotówka wydana na dziecko to jest ponad 20 groszy podatku matki. Rodzice
formie wydatków na dzieci płacą VAT, płacą nam. Nawet sytuacja z tymi ubrankami. My nie chcemy tego zrobić. Nie chcemy podwyższać cen artykułów dziecięcych, ale zmusza nas do tego prawo europejskie. Dlatego rząd podniósł, prawda? Znacząco, 13 punktów. I z tego tytułu prawie 300 milionów złotych przysporzył budżetowi. Ale jeżeli chciałbym tak bardzo zrobić, to te 300 powinien od razu oddać nawet na przedszkola. Bo to są pieniądze od dzieci dla dzieci. Nie! Zginęły, wtopiły się, nie ma tych pieniędzy. I tu się nasze drogi rozchodzą. Uważamy, że jest alternatywa. Powiedziałem o tych zaniedbaniach, o przedszkolach. I trzeba pamiętać jeszcze w tych sprawach, no przedszkola to jest jedna rzecz. A teraz chcą zwiększyć zasiłek rodzinny, powiedziałem, o 9 zł. O 10 zł z 68 na 77. No to jest 9 zł. No, na jeden dzień przypada 30 groszy. Jest to trochę kasy. No wie pan, tak, to jest sytuacja. A jeżeli chodzi o próg dochodowy, to kabaret numer 2, bo mówię, musimy podnieść ten próg, bo ten próg powoduje, że płace rosną i coraz więcej dzieci z tego wypada. Mamy dlatego 3 miliony na 7 milionów. Dzieci, które mogłyby być objęte zasiłkiem. I chcą podnieść ten próg z 504 na 574. W pierwszej wersji było 21, ale o ile o 70 zł. Ale to powoduje bardzo niewielki. Ale od razu widzę Trostowski. To jest właśnie twarz. I to jest symbol. Stop, nie ma zgody. Musimy to podniesienie progu rozłożyć na raty. Teraz 35 zł. A za 2 lata o następne 30. Jak powiedzieli Państwo, no nie każdy może wyjawić o tym banku, o tym wyliczeniu, ale proszę mi wierzyć, każdy chyba nawet arytmetyczny wie, że to są naprawdę chwyty, które nie zmieniają, one są istotne tylko w sensie zauważenia, ale to nie jest żaden przełom, to nie jest wyraźna, to nie jest znacząca, to nie jest zmiana, która rekompensuje utratę siły nabywczej przez wiele lat. Jak 8 lat coś jest nieruszone, to o ile trzeba procent zwiększyć, żeby przywrócić siłę nabywczą z 108 lat? No nie o 40%, a nie o 10%, o 5%. To jest po prostu wszystko robione w ten sposób. A to, co teraz mówię, jak oni na to patrzą, to jest polityka, że ludzi średnio i mniej zarabiających są miliony. I wiadomo, że skubanie i ściąganie od milionów zawsze daje większy efekt niż jakieś tam uszknięcie od małej grupy. Dlatego ściąganie podatków i danin, wiadomo, jest porównywane do skubania gęsi. Także to jest tak, jak to się mówi, skubać gęsi. Czyli chodzi o to, żeby było jak najwięcej pierza, jak najmniej gęgania. Czyli tych ludzi tak oskubać, żeby najlepiej nie zauważyli. I to jest przykład konkretny. W Tok FM-ie był pan Marek Balicki. Nie wiem, czy kojarzycie Państwo, to jest taki minister z Unii Pracy, minister zdrowia z tego czasu, szczuplutki, i go pytano, co zrobić, jest kryzys, demografia, tutaj on mówi, panie redaktor, no w całej partii mówi, no ja myślę, że trzeba się zastanowić nad różnymi, oszczędności muszą być, poprawić trzeba efektywne gospodarowania, wesprzeć drobne przedsiębiorców, te firmy mikrofirmy, działania, ale również trzeba się zastanowić nad redystrybucją, tak jak w wielu krajach. Trzeba się zastanowić się, czy nie podnieść, albo inaczej mówiąc, przywrócić podatki, które były dla bardzo mocnej grupy najlepiej zarabiającej. To powiedział. No i wyszedł z tego Tok FM. Za chwilę wchodzi Jan Wicen-Gostowski. Witamy w studio, dziennikarka, rozmowa. Panie ministrze, na całym świecie wszyscy szukają dramatycznie pieniędzy, bo jest kryzys, ludzie są na ulicy, jest problem. Co pan sądzi o tym? Przed chwilą tu minister Balicki powiedział, że można by podnieść podatki również najbogatszym. A na to Wincent Trostowski mówi, panie redaktor, myśmy to analizowali w Ministerstwie Finansów, ale w naszej ocenie to dawałoby tylko miliard, no trochę może ponad miliard złotych. To nie rozwiązuje problemu, wie pani. To są dużo większe problemy. Dlaczego to mówi? Bo ten sam Wincent Trostowski w innym radiu, ale kilka miesięcy wcześniej, w momencie, kiedy zmniejszał bardzo radykalnie świadczenie pogrzebowe, zasiłek pogrzebowy, w Polsce zmniejszono, był całkiem przyzwoitym poziomie. Wiadomo, śmierć sprawiedliwa, nie wierzyła półmetruda. Umiera się raz na całe życie, tak? To dotyczy wszystkich ludzi.
300 tysięcy około umieramy, dobrze, 100 tysięcy w Polsce. No więc on zapytany o tą sprawę, dlaczego to robicie, powiedział pani ile da. Jest kryzys. Każda złotówka na wagę złota. Proszę pani, ta zmiana, ona da nam aż 800 milionów. Czyli jak jedzie równo po ludziach, po narodzie, to 800 to jest aż 800. A jak ma uszczknąć swoje zaplecze polityczne, największych graczy, najbardziej wpływowych, bo taka jest prawda. My też mamy możnych zwolenników, ale nie wiemy. Taka jest różnica. Po prostu to wszystko też gdzieś, to proszę zobaczyć, ten sam, jakże inaczej nazywa, półtora dla niego to jest tylko od swoich, ale od, jak leci, to jest to, to ja się nie czekam słówek i nie jestem pedantem, ale to pokazuje właśnie, o co w tej całej historii chodzi. Może za długie wprowadzenie robię, często. W każdym bądź razie mamy program, który jest nastawiony na rozwój, bo musimy uświadomić, że chodzi o małe i średnie firmy. Mamy się szukamy środków i pieniędzy na te programy bardzo kosztowne, powiedziałem, że trzeba powiedzieć, są bardzo kosztowne rzeczy, bo dotyczą milionów dzieci, ale stawką jest ogromna sprawa. Uważamy, że oprócz już okrzykniętych podatków finansowych, bankowych, marketów, trzeba postawić sprawę szarej strefy. Ona wynika w dużym stopniu z konieczności rynkowych, ale jest niezwykłym nieszczęściem. Nie zdają sobie sprawy, bo ludzie muszą pracować, bo co mają? Biorą to, co jest. Ale nie ma podatku, nie ma zasiłku, wyświadczenia, nie ma składki ani do ZUS-u, ani składki zdrowotnej. Także wszystkie kraje, nawet bogate, niezwykle w ważnym stopniu stawiają tą rzecz. Trzeba oszczędności szukać w systemie państwa i chcemy przede wszystkim o tym dyskutować, bo zacząć trzeba pytanie, co zrobić? A dopiero drugie pytanie. Jak zrobić? Jeżeli nie ma zgody, co chcemy i w jaką stronę chcemy iść, to nie ma sensu. Będziemy musieli czekać, nie wiem czy skutecznie, bo pewni ludzie szybko giną, pewniacy. Wiara w własne siły, tak, ale pewność siebie jest głupia. Dlatego robimy swoje Solidarna Polska. Chcemy się też uczyć na błędach poprzedników i wyciągać wnioski z tych lat, które są za nami. I czy będzie nam dane, to będzie zależało od wyborców. A metody są różne. Decydują media, telewizja. To prawda. Tam się rozgrywa najwięcej. Sam często w telewizji jestem i sam doświadczyłem, jaka siła to jest po prostu telewizji. Można w ogóle nie robić kampanii i można do Europarlamentu się dostać. W ogóle i bez pieniędzy. Wystarczy być w dobrych programach, z dużą oglądalnością. To jest siła po prostu, proszę Państwa, niesamowita. To mi właśnie Rymanowski powiedział, panie pośle, jeżeli pan nic nie zrobi, jak pana nie wyciągną z listy, to pan zostanie. Zobaczy pan, ja wam to mówię. I ku zdumieniu, ku zdziwieniu bardzo miłemu, tak się stało. To jest po prostu siła, dlatego taka walka też o telewizję idzie. Dlatego oni chcą ostatnio też telewizję ograniczyć. Bo teraz wszyscy w telewizji zobaczą, jaka są burza. No w stylu Goebbelsa niestety, ja nie porównuję kogokolwiek do hitlerowców czy do Niemców. Ale styl propagandy można porównać, bo to był wielki propagandzista, faszystowski, straszny, straszny koniec jego i jego rodziny. Ale propagandę w rozumieniu sztuki i kunsztu oszukiwania ludzi, manipulowania, to można o tym mówić otwartym tekstem. Bo teraz w telewizji pyta dziennikarka, czy pan, panie Michale Błoni zapłacił abonament? Tak, moja żona zna. A pan za dbań. Tak? Teraz wszyscy ładnie pokazują, bo jest akcja abonamentowa. Ale zapominają, że niejaki Donald Tusk, jak byli emeryci, powiedział, trzeba skończyć z tą, cytuję, haniebną daniną. To jest to samo, co palenie skręta przez panią Polkę. Bo my możemy być z różnych państw. Możemy się lubić albo i nie. Ale w normalnym państwie trzeba zazdrościć innym nacjom, bo u nas to jest poniewierce. Że respekt i poszanowanie dla prawa, które jest, ja mogę się całkiem z tym prawem nie zgadzać. Mogę to prawo krytykować, ale w jakiś sposób, żeby publicznie, żeby premier nazywał płatność, abonament, który w całej Europie jest haniebną daniną, to ludzie od razu przestali płacić jeszcze bardziej. I media się publiczne kończą, teraz dramatycznie próbują to ratować. A pani Kot niech protestuje, niech głosuje, niech nawet zaproponuje kokainę. Wprowadzi on tu. Ma prawo, demokratycznie. Ktoś go wybrał, 10% ludzi. Proszę bardzo, niech to robi. Ale niech on to przegłosuje. Przegłosuje, to będziemy wszyscy ćpać za darmo. Proszę bardzo. Ale niech publicznie nie wyciąga
bo to jest niesamowite w plecy. To jest nóż w plecy rodzicom, sądom, to jest naigrywanie się, szyderstwo, sprawa, które w Polsce funkcjonuje. To jest spór, który dzieli nas co do samej zasady. To jest bardzo ważne. Ale będziemy to robić, zobaczymy. Jak na przerwę. Panie pośle, bardzo dziękuję. Jeśli Państwo się nie obrażą, to ja zaproszę pana posła do stołu prezydialnego i rozpocznę pytanie, tym bardziej, że już tu było. Ja przepraszam, że będę z podróży, że kamer nie będzie tutaj, bo wszyscy byśmy tam byli. Proszę bardzo. To takie rzeczy powinny być, ale dyskretnie i przed. Wie pan, ktoś mi to powiedział, ale ja to nie robię. Proszę bardzo. To, że media stanowią potężną siłę, każdy to wie. I że jutro mogą z innego człowieka zrobić oskarżonego numer jeden w Polsce, też to wiem. Tylko dlatego dziwi mnie, bo ja bo się podpisuję pod tym, co pan powiedział, ale dziwi mnie to, że dwa tygodnie temu oglądam, czasami przylatuję po tych stacjach. Super, stacja to musi być chyba jakaś znana twarz. No powiedzmy na panu, że zatrzymam, bo zawsze pana lubiłem słuchać, jak pan był jeszcze pisze. Teraz też, bo poglądy macie zbliżone, ale muszę panu powiedzieć jedną rzecz. Jak ja zobaczyłem na superstacji, przeleciałem, patrzę, Kurski rozmawia. I Kurskiego zobaczyłem, że przyjął zaproszenie do pani Paradowskiej. I pani Paradowska mu 5 razy zadaje pytanie, czy co sądzi o Smoleńsku, a on mówi, to nie był zamach. Podczas gdy dzisiaj w Gazecie Polskiej pisze, że były eksplozje, samolot na 36 metrach w powietrzu eksplodował. Cała opozycja w Polsce milczy, a pan Górski, wiceszef partii pana, mówi, to nie był zamach, to był bardak rosyjski. Bardak rosyjski, tak to skomentował. Bo to, co pan pięknie powiedział, te cyfry, to wszystko działa, ale jeżeli będziecie w niszowej opozycji, to tutaj się nigdy nic nie zmieni. I dlatego moim zdaniem, jeżeli pani Paradowska zaprasza kogoś z waszej partii, jeżeli pani Olejnik zaprasza, to niestety albo nie iść, ale jak iść, to trzeba być tak przygotowanym, ważyć słowa. Nie może pan Kurski powiedzieć, to nie był zamach. A ona wyłapuje tu, niech pan to powtórzy jeszcze raz, to nie był zamach. Jeszcze, bo być może ktoś w tej sekundzie przyłączył kanał, to jeszcze raz, 3 razy akcent pana, to nie był zamach. A my wiemy, pan Kurski kawał dobrej roboty zrobił. Zrobił dobry film, Nocna Zmiana. Zobaczył film o ludziach, którzy dzisiaj nami rządzą. Bo te same nazwiska się powtarzają. Bezniesiołowski, Pawlak, Tusk, ci ludzie dzisiaj rządzą Polską. Ale tutaj doskonale lubię takie właśnie pytania. Wprowadzenia. Pana tak, ale pytania i lubię różnice. Lubię też się różnić. Tak lubię, no tylko nie dla samej różnicy. Bo tu się akurat różnimy o cenach. I powiem dlaczego i jak ja na to patrzę. To mi się dziwię, że Jacek powiedział tak, żeby... Expressis verbis, czyli ja dosłownie powiedział, że to był zamach. Użył tego słowa? Nie, on użył słowa, to nie był zamach. To nie był zamach. To nie był zamach. To był bardak rosyjski. Czyli tam była ale nie wieża kontrolna, tylko szczegółowa. Ale powiem teraz coś szczegółowo, że to jest też coś tym nieczystego. Ja mówię to swoje zdanie. Ja nie jestem pedantem, ani jakimś purystą. Ale lubię być dokładny, a zwłaszcza na przykład, bo wszystko jest w szczegółach. Wszystko jest w szczegółach. Skoczył na mnie tutaj, muszę się udzielić, pretensja ogromną w Sejmie do mnie. Antoni Macierewicz, jak mogłeś powiedzieć, że ja to powiedziałem, że to jest zamach? Krótko mówiąc, się wypierać, on nie mówi tego. Proszę zobaczyć, jakie następują zmiany. Bo jeżeli ludzie zmieniają w czasie jazdy bez jakichś poważnych powodów i pogodu, to jest zawsze narzuca się pytanie, że robi się tutaj, a tragedia jest faktem. Straszliwa tajemnica jest faktem. Prawdę, każdy ma swoje zdanie. Skandal ze śledztwami jest faktem. Skompromitowana właściwie ta cała sprawa jest i pytanie, czy ta prawda w ogóle ma szansę kiedyś się ukazać. To prawda, ale mówię o ocenach teraz. I do mnie ma pretensje. A ja mówię, zamach. Antoni, jak możesz powiedzieć tak? Tak, ale powiedziałeś, że to był z kolei zamach. On pretensje. Bo on nie chciał jeszcze miesiąc temu, że on będzie zamach. On mówi, że... A ja mówię, Antoni, dokładnie co powiedziałeś. Katastrofa była skutkiem eksplozji na wysokości spowodowany udziałem osób trzecich. Patrzmy. Co to jest? Eksplozja spowodowana udziałem osób trzecich, jak nie zamach. To dlaczego się wypierasz? To powie, że to był zamach. Że, proszę Państwa, to ja powiem wam tak, tutaj to wszystko, tak się zrobił ferment i taki spór, i takie emocje w rodzinach, i podziały ogromne, że to jest straszne. Niteczki prowadzą do Moskwy.
ale można spotkać też zdania, że i polska strona w tym musiała maczać palce. No jak? Chociaż jak pan Igor powiedział teraz w Sejmie Kaczyńskiemu, że posłom brata na śmierć. Ja bym powiedział tak, posłali ich na śmierć, ale nie Kaczyński, tylko inni posłali. Tak. Bo posłane zostali na śmierć. Tylko co chcę powiedzieć, że my jako cała formacja, bo tu mówiliśmy, że bardziej czy mniej, ale w tej sprawie nigdy nikt z nas, w mojej wiedzy, nie negował żadnej wersji. Teraz, dzisiaj, kiedy zapraszają Biniendę, może dla PiS-u zapraszają, to robią to tylko po to, żeby wreszcie się przyznać do błędu, że dopóki się nie odrzuci w sposób udokumentowany, to do takiego momentu nie można wykluczyć niczego. A wersja zamachu była obśmiana, odrzucona na wejściu. To prawda. To prawda. I to wszystko się składa razem i próba obśmiania niektórych teorii o Helu, o innych sprawach. Wreszcie członkowie komisji, to nawet nie wiem, czy mi się udało to powiedzieć chyba tak wczoraj czy w Zece, że to członkowie polskiej komisji, prawda? Członkowie polskiej komisji, niektórzy członków powiedzieli, że w toku tej komisji nie mieli możliwości zweryfikowania niektórych teorii przez przeprowadzenie kosztownych symulacji, bo brakowało pieniędzy. Profesor z Gdańska, z Politechniki, bo to są kwestie naukowe. Dla ekspertów mamy bardzo dobrych ekspertów. Ja nie chcę oceniać kompetencji, bo byłbym śmieszny, gdybym miał kompetencje kogokolwiek, w tym profesora Biniendy czy innych, a są obśmiewane. Ja uważam, że respekt nawet do tytułu profesorskiego nakazuje pewien szacunek, a ponadto uważam, że polskie badania powinny być zrobione. Dlatego my, co się nie podobało też PiS-owi, zaproponowaliśmy komisję, ale inną komisję. Bo co to znaczy autorytet? Papież nie żyje, kardynał Wyszyński nie żyje, wybitni ludzie, jeżeli umierają, prezydent zginął, bo co to znaczy autorytet? Autorytet jest rzadkością. Ale w Polsce, jeżeli się patrzy na szacunek i zaufanie społeczne, to na wysokich miejscach kto jest? Jednak Najwyższa Izba Kontroli, Polska Akademia Nauk, Rzecznik Obywatelski. To są nieliczne instytucje, które jeszcze jakoś się, prawda, trzymają. I my chcieliśmy się odwołać, żeby te osoby swoją rękojmię, swoją pozycją prowadziły te badania. Bo jak będzie to robił SLD albo my, czy PiS tak dalej, to wszędzie ludzie uważają, że to jest polityka i to jest drugi nurt pod spodem, który wyrządza fatalną przysługę sprawie też tragedii smoleńskiej, że proszę też, ja wiem, że w rodzinach od awantury są, gdzie się spierają, ale czas pracuje na niekorzyść. Rosjanie umyli wrak. Kto myje, tak? Dowody. Są sprawy bezdyskusyjne, że w sposób z pozycji siły, zlekceważenie i upokorzenie nawet państwa, nawet niezależnie, kto rządzi, upokorzenie Polaków, że nam nie wydali. Ale upokorzenie Polaków zna się robi idiotów. Największy problem jest idiotów, co robi. Panie pośle, to tak jakbym ja miał uwierzyć, że pan z Malborka pojechał sobie na wybrzeże bałtyckie i złamał sobie nogę, przewracając się na plaży o zapałkę. To powiedział, chyba tu ktoś ma, żeby uwierzyć w taką bajeczkę. No przecież tak, to jest robienie z Polaków. Ale żeby to nie być w żadnym załogu, to powiem tak, proszę państwa. Nie gwarancja, ale szansa na wyjaśnienie katastrofy prowadzi przez to. Powiedzmy sobie głośno. Prowadzi przez uzyskanie realnej władzy w państwie. Bo opozycją sobie wytrąną. I to się dzieje. Ale to dobrze sam a teraz idą dalej, bo to będzie wiązek miał tym drugim. Pytanie, jak to zrobić? My twardo bronimy, jesteśmy przekonani, że na spokojnie analizując stare przysłowie, każda potwora ma amatora, to nie zgadzamy się z tym pojęciem, że jedność jest pociągająca. Ma swoje atuty i rzeczywiście, ale ma też ogromne słabości. Nie jest tajemnicą, ja mogę to powiedzieć publicznie, może mi było wtedy trudniej to mówić, że moja ocena jest taka, PiS jako partia, a Jarosław Kaczyński w szczególności, jego imaż publiczny został z wielką niesprawiedliwością jakąś, czy tendencyjnością przerysowany. Że obraz PiS-u został utrwalony w przekazie społecznym, jest cały czas tak, straszenie. A on zaciśniętymi pięściami, jako ten mały Napoleon, który chce wszystko zniszczyć, że to jest obraz niesprawiedliwy. Jarosław Kaczyński nie jest taki,
Ja to mówię o byłym swoim lider. Ja go sobie umówię. Ale jest coś na rzeczy, że się robi z ich wywidu, że ktoś daje pretekst, a inny z tego robi powód. Mówię o stylu prowadzenia polityki. I to nas różni, tutaj z panem będzie też pewnie wypełnił różnicy. Bo tak jak pan się powiedział, jakbym echo usłyszał, bo byłem w czasie kampanii, jeździłem po kraju i zresztą mam osobiste wielkie przekonanie do tego. A może nawet bym jeszcze potwierdził, to za moment powiem, do tego się odniosę jeszcze, bo jest jeszcze jeden aspekt w tym. Bo to ma wiele aspektów, ale najważniejszy. I nagle w Żywcu, to tam było w Żywcu, staje gość i mówi tak, panie pośle, mam takie pytanie, dlaczego wy chodzicie do reżimowych wrogich stacji? Dlaczego? Przecież to są stacje, które was atakują. Panie pośle, naprawdę, nie powinniście tam chodzić, a już taka olejna. A nie, pan nie przerywa, niech pan nie przerywa. Proszę pana, czy pan wie, czy ona jest córką? Pan wie, tak. Proszę państwa, wiem, sala jest złożona tak prawicowo, bo to jest struktura tych sali. Tak, tu. I przecież ona jest córką Ubega. Tak? Jej ojciec był prominentnym Urząd Bezpieczeństwa. Ale był pan wczoraj. Tak. Ale to pan mówi, no pan powie dalej. Zresztą coś byłem. Ale absolutnie. Ja się tym nie szczycę, ale absolutnie się nie mam tłumaczyć i nie mam udawać, bo różnica między obnoszeniem się a ukrywaniem jest zasadnicza. Ale ten powiedzenie, że dlaczego idzie do niej córki Ubega. I akceptacja. I że jest córką Ubega. Więc proszę państwa. Ale przepraszam, że jedno słowo. Na jej kłamstwa nie zareagował pan w sprawie mnie. Przyznaję. Jest nagrane wszystko. To nie jest też tak, żeby państwo dobrze rozumieli, że jak ktoś coś mówi, proszę prześledzić jakąkolwiek audycję. Jeżeli ktoś coś mówi na obóz Platformy, PiSu czy SLD i po kolei ludzie mówią, to nie jest tak, że każdy może na każdą rzecz zareagować. Taki ciemno daje pan zakład, że przynajmniej 5 gości będzie w następnym tygodniu, którzy też na wszystko nie zareagują albo zareagują za słabo. Nie, ale co, wy nie jesteśmy przeciwni, że wychodzicie tam do mediów. Nie jesteśmy. Tylko Olejnik jest bardzo inteligentną babką, ale pan nie jest mniej inteligentny od niej. Właśnie trzeba obnażać to. Ja przejdę do innej rzeczy. Panie pośle. Nie, trzeba obnażać, co się mówi z nią. Myśmy sobie zadali pytania, a pan odpowiadał, bo cały czas pan mówi, a my... No pan pytał, pan już zamknę z Olejnikową sprawę, bo to jest bardzo ciekawe. Uważam, że mówi, że ona jest córką, tak jak powiedziałem, to oczywiście, może to przyjąć. Ale dowiedziałem się tu od wysokiej rangi duchownego, czy ją ona jest siostrą. I pytam gościa, czy on wie, czy jest siostrą. Patrzył podejrzanie, sala też. I mówię, dowiedziałem się, że pani Monika Olejnik jest naszą siostrą. Przekonam duchownych, że braćmi i siostrami stajemy się przez chrzest. Oczywiście jest wyrodna, marnotrawna. Jest osobą, która skończy w piekle, ale jest siostrą. Teraz, ale o co chodzi? Dlaczego ta prowokacyjna? No, proszę pani, proszę państwa. No niech mu się ten duchowny zawoda nie przedstawia. Proszę pana, pan mi pociągnął jeszcze naszą pracę. Tylko o co chodzi? Co to ma wspólnego z tym, co ja mówię? Ja już kończę na to pytanie. Tylko to jest ważne. I może ci państwo z tym się nie zgadzam. Ja z nikim na wódkę ze SLD nie chodziłem. Panią Moniką, ale nikt nie jestem na ty. Ale sposób traktowania, dlaczego niektórzy koledzy bardzo prominentni, no idź, bo ona mnie nienawidzi, a ciebie lubi. Ja nie jestem jakimś człowiekiem, który ma jakieś nadprzyrodzone umiejętności. Jak przyszedł do nas Donald Tusk w sprawie, bo to masz swój jeden rok, przyszedł do nas w sprawie emerytalnej, to mówi Zbyszek, musisz być, rozumiesz? Nie możesz olać, masz być, bo my go zapraszamy tu. I nie zapraszamy Donalda Tuska, żeby było jasne. My zapraszamy premiera RP. Naszą szansę Solidarnej Polski i szansę polskiej prawicy na wygrane wybory widzę również bardzo wyraźnie w formie i w stylu prowadzonej polityki. I chociaż będą, nie podobało się to ludziom, bo nie rozstrzygniecie państwo ani nasz twardy elektorat, ani tamten elektorat, tylko rozstrzygnie środek. A jak się rozmawia z ludźmi, którymi się jeździ w pociągu, na ulicy rozmawia, coraz więcej ludzi mówi, wiesz co, już mam dość tego nawalania. Naprawdę, trochę w tym wszystkim tej życzliwości. O służbie zdrowia gadajcie razem. Rozmawiajcie.
I nie ma tutaj wstrętu, i to jest trudne, ale tak uważam. Ja byłem tak wychowywany zresztą, nie za cenę zamazywania różnic, żeby było jasne, za cenę fraternizowania się czy czegokolwiek, ale problemy służby zdrowia, wychowania, edukacji, pracy, tak dalej, a to jasna jest taka, że bez kompromisu. Ktoś mi nawet powiedział, nie będzie w Polsce dobrze, tak jak mógł być grabarzem, wiesz dobrze, na cmentarzu, to widać na cmentarzu, to mogłeś zobaczyć, ja mówię, o co ci chodzi, tak, bo na zachodzie to widać przy pochówku. Dlaczego zachód nas wyprzedza? Bo jak u nich ktoś umiera, jak żegnają, to mówią, John, żegnamy cię, byłeś kolegą, przyjacielem, sąsiadem, mężem, nie byłeś idealny, miałeś wady, ale jedna rzecz cię wyróżniała, będzie nam bardzo brakować. Byłeś człowiekiem wielkiego kompromisu, że. A u nas mówi się to samo, tylko na końcu mówię, Jasiu, nie byłeś idealny, ale miałeś jedną cechę, która będzie brakować, byłeś bezkompromisowy. Mamy to może z zawodów, może z walki, ale wydaje mi się, byłem w Sejmie tyle lat. I mówię Państwu teraz godzinami mówić, ile razy się twardo rypało, tylko dlatego, że to nie było od nas. To mamy we krwi. I teraz robi Platforma, to Platforma to robi w sposób wyjątkowo bezczelny. Bo myśmy nie dopuszczali ustaw, tak było, tak się zdarzało, bo to jest od tamtych, mamy swoją. Nie mówmy, że byliśmy święci, ale sposób, w jaki oni to zrobili, to po prostu przerosły wszelkie wymarzenia. Jak u nas drób przychodził dwa dni przed, to Buzka się czepiali, panie premierze, dwa dni przed, a oni nam potrafili dwie godziny dać. Na tym polega ta różnica. Ale co to ma wspólnego z Polską? Emerytury, choroba, śmierć, wychowanie. Naprawdę nie ma metki partyjnej. Ja nie chcę zamazywać ani historii, ani sporów, ale żeby wygrać, twierdzę, droga prowadzi przez pewien styl. Bo ludzie patrzą również, jak się zachowują. I są zmęczeni. Dużo ludzi nie chce chodzić, bo wy się potraficie tylko kłócić, a w nieładnej wersji potrafią powiedzieć jeszcze dużo mocniej. I tu jest niebezpieczeństwo. I sukces pani Kota jest mementem. Jest mementem. Łatwość, jaką on ten sukces zrobił. To jest wszystko nie takie proste. Trzeba po prostu wygrać. A wygranie prowadzi przez pozyskanie ludzi. Czym pozyskać? Moim zdaniem ostrym kursem, twardą mową. Ludzie zdecydowani, uświadomieni i tak później zagłosują. Rozstrzyga się to. Każdy to wie. I ja uważam, że moje doświadczenie, rozmowy z różnymi ludźmi. Przepraszam, że mówię za długo pana, przepraszam najbardziej. Panie Ziemi, proszę bardzo, mówi pan. Nie, bo ja chciałem tu może dać tło i chciałbym też, żeby dobrze być zrozumiany. To jest oczywiście do dyskusji. Proszę pana, przede wszystkim, jeżeli chodzi o ruch pani Kota, to ja go mam głęboko gdzieś. Mówi pan o tych minimum na rozwój. Jeżeli pan mówicie, mieliście premiera, mieliście prezydenta. I nic w tym punkcie nie poszło. No, żeby się nie rozgadywać. A od razu pan mówi, jestem pisowcem i będę, ale jestem pisowcem, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Te dwa słowa bardzo kocham. Proszę pana, w formie, najlepiej w formie syntezy. Co to oznaczyło, jak wygrał prezydent Kaczyński, jak wygrał PiS? Solidarne państwo, mówiliśmy o solidarności. Mówiliśmy. Liberalne, tak? I solidarne państwa. W czym się zawiera cały program prezydenta i nasz? W czym? W jednym dobrym zdaniu, w dwóch zdaniach, które powiedział prezydent Kaczyński. Najpierw diagnoza. Polska się rozwija. Polska to nie ta sama co kiedyś. Inaczej się ubieramy, podróżujemy. Jest wielki skok cywilizacyjny. To jest niekwestionowane, musimy to przyznać. Ale, i dodał Lech Kaczyński, ale jednocześnie w Polsce doszło do ogromnego rozwarstwienia. Mamy kilka milionów Polaków, którzy mówią, za komuny było lepiej. Tak, to są ci, co Lepera wybierali. Robotnicy, którzy robili rewolucję, a dzisiaj się boją, bezrobocie, choroby. Proszę porozmawiać, jak niektórzy mają. Nie odpowiadam. Ja zaraz powiem. Nie odpowiada mi pana pytanie. Ale moje pytanie było, jak mieliście premiera i prezydenta, dlaczego pozwoli pan, nie ucieka. Minimum socjalne. To nie, proszę pana, to nie ucieczka, to naprowadzenie na cali pasuwa. Więc mnie to specjalnie pokazuje dobrze, już będę miał w najlepszym wydaniu odtworzyć. I Lech Kaczyński powiedział, że ogromne różnice. Wiele grup społecznych, zawodowych, terytorialnych czuje się zmarginalizowanych, porzuconych i mają ogromny żal i wściekłość. I dlatego, jeżeli zostanę prezydentem, tak mówię, zrobię wszystko,
żeby te grupy, które zostały na dole, które zostały, mają poczucie zgryzoty, żeby one w większym stopniu partycypowały, uczestniczyły w owocach wzrostu. Mówiąc krótko, co prezydent chciał powiedzieć? Jeżeli będzie 3% wzrostu w roku, to najsłabsi, najbiedniejsi dostaną z tego 4%. Średniak 3%, a ci, co Pana Boga trzymają za nogi, 2%. Chodziło mu o co? Nie, żeby było równo, bo tego się nie będzie, ale żeby nie było tych ogromnych różnic. Średnia emerytura 1700, a 500 000 emerytów ma 600 zł miesięcznie. I tak dalej, i tak dalej. I teraz dlaczego to nie było? Gdzie diabeł nie może? Panie wybaczą? Tam diabeł. I tam diabeł. Proszę Pana, więc chcę powiedzieć, że przez te 2 lata naszych rządów plus minus mieliśmy 40 miliardów ze wzrostu. 40 miliardów. Co zrobiliśmy z tymi miliardami? Gdzie ja byłem? Ja też tam byłem i się tego nie wstydzę i powiem Panu tak. Mówiłem, nawet pisałem o tym, natomiast właśnie brak demokracji. Właśnie to, że decyzje o ogromnej wadze zapadały w 4 oczy. Bez udziału takich facetów jak ja. Nie było demokracji, jeżeli większość Sejmie mieć. Ja mówię o PiS-ie. Ja się dowiedziałem z telewizji, proszę Pana, że jest redukcja składki o 7%. Za 25 miliardów, proszę Państwa, operacja z Wigilowskiej. To nas poróżniła. Bo Pan pyta, dlaczego Wy żeście tego nie zrobili, skoro mieliście władzę? Podkreślam, my możliwości mieliśmy władzę. Na tym polega w pewnym sensie dramat. To, co Ludwik Dorn ujął w słowach. 100 razy lepiej nie dać, niż zabrać. Dać łatwo, ale odebrać trudno. Co powinien Tusk teraz zrobić, tak naprawdę? W sytuacji dramatycznej, finansowej, o dzieciach nawet. Cofnąć składkę rentową. Ale niech teraz odbierze 12 milionom pracujących ludzi dzisiaj w kryzysie 5%. Nie miał odwagi, ale odważył się, co trzeba mu uznać. 2% zabrać przedsiębiorcom. Podniósł 2%. Nawet użył sformułowania, lepiej niech one są w ZUS-ie niż na kontach bankowych. Proszę Państwa, w bankach leży 170 miliardów złotych odłożonych przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mówią, że ledwo zipią. Jak nas zipie? Czy ten rząd, czy ktokolwiek to w ogóle analizuje, jakie firmy, wielkie, potężne, średnie czy małe, handel, budownictwo czy transport, przecież analiza, gdzie są pieniądze? W Polsce te pieniądze są. Naprawdę wzrost jest. Tylko problem polega tak, że na te wakacje 14 milionów Polaków jest za granicę. Ale połowa polskich dzieci, i tu z Grudziądza mogę się założyć, połowa polskich dzieci nigdzie nie pójdzie. Na tym polega problem. Wierzy Pan, jeżeli pójdziecie do rządu, do Sejmu, mieliśmy większość, że ludzie nie będą dostawać 600 zł, tylko dostaną 1200 zł. Wierzy Pan, że Pan możecie to zrobić? Byłbym bezczelny i głupi, gdybym to obiecał w tej chwili. Byłbym dumny, bo ktoś powiedział Pan. Ja nie powiedziałem, że Pan obieca. Czy Pan wierzy? To, no to jak nie obiecam, to nie wierzę. Nie, absolutnie. Nawet to, co mówiłem przed chwilą, to jest trudna wiara, bo to wszystko się wyliczy. W ekonomii, jak w teologii, proszę Pana, no... To są żebracy. Tak. Ale nie ma, no jeszcze raz powtórzę. Najważniejsze to powiedzieć, bo co to znaczy sprawiedliwość? Sprawiedliwość jest bardzo trudna. Ciężko jest sprawiedliwość, ale łatwiej pokazywać, gdzie jest niesprawiedliwość. Niesprawiedliwe było na przykład to, jeżeli Pan chodzi o przykłady, to ja Panu powiem, niesprawiedliwe było to, że w momencie, kiedy były pieniądze i była władza, na przykład nie pomogliśmy, nie ruszyliśmy w pierwszej kolejności rzeczy humanitarnych, na przykład świadczenie pielęgnacyjne. Dzieci niepełnosprawnych w Polsce jest dużo, ponad 1 milion, ale dzieci o wysokiej niepełnosprawności, czyli Down, mukowiscydoza, zamartwica, takich kobiet jest dzieci, jest 71 tysięcy. I kobiety, te matki, są z dziećmi w domu. Dostawały 420 zł. To mówię, ty jesteś bolszewikiem, socjalistą. Chodzi o to, czy nawet te 400 zł, 600 zł emerytur minimalnych. To są pewne rzeczy, które naprawdę w pierwszej kolejności, a potem dopiero obniżmy podatki. Obniżmy składkę. Składka rentowa, proszę Państwa, nie była ani w programie, ani w ekspozycji Marcinkiewicza, ani w ekspozycji Kaczyńskiego. Ja mówię tutaj o czym, żeby się nie rozgadywać właśnie. O mechanizmach. Przyczyną nieszczęścia było to, że były możliwości, by pieniądze. Natomiast zostały one wykorzystane może na słuszne cele, ale nie wedle kolejności, wedle wagi i wedle interesów społecznych. Uważam, że wydanie nawet 25 miliardów złotych na obniżenie składki rentowej każdy Polak pracujący po 5%.
było błędem. Te same pieniądze skierowane na przedszkola i na zasiłki rodzinne sprawiłyby, że może byśmy mieli 60 tysięcy więcej dzieci. Może 100 tysięcy, może 25 tysięcy. Ale to by było o wiele lepsze. O wiele lepsze i byłaby inna sytuacja. Sprawiedliwe bardziej i bardziej w interesie społecznym. I co z tego, że ja skorzystałem, mając wysoką pensję poselską, na tym 6 tysięcy złotych. To ja mówię o pieniądzach, bo to pytanie nie jest, czy ograniczać podatki, tylko pytanie jak. I jeszcze jedno kłamstwo. Panie pośle, pan tak mówi. Przecież człowiek bardzo zamożny, jak sobie taki piękny jacht. Ale ktoś ten jacht musi wyprodukować. Ktoś na tym zarobi. Robotnik, produkcja, rozumie pan? To kręci się. Przecież to jest logiczne, nie rozumie pan tego? Ale gdyby te same pieniądze dać dla 30 rodzin po 1000 zł, to one nie kupią jachtu. Co? Zjedzą te pieniądze? One te pieniądze wydadzą tu na żywność, na ubranie, na lekarstwa, na jedzenie. Mało tego, ekonomia jako nauka mówi, że konsumpcja ludzi średnio mniej zamożnych jest inna niż ludzi bardzo zamożnych, gdzie jest wysoki udział dóbr luksusowych importowanych. I bardziej sprzyja naszemu przedsiębiorstwu. Tu w Łasinie i w Kwizynie więcej tych nawet warzyw owoców by dzieci zjadły. Trzeba na to tak myśleć. Ale w telewizji, proszę pana, w telewizji, jak jest dla zamożnych ludzi, to jest koniunktura, popyt, impuls i tak dalej. A jak pan powie o socjalu, to powiedzą przeżerenie, konsumpcja. Nie tak? Przysłuchajcie się. Przysłuchajcie się, na czym polega ta propaganda. Ja uważam, przepraszam za słowa, uważam, że jest to wielki triumf skrajnych liberałów. I Platforma tu ma najmniej na sumieniu, bo Platforma się urodziła. Ona wyrosła z KL. To jest partia salonu, partia liberalna. Partia, która nigdy nie mówiła wielkimi słowami, ani w programach nie żaliła się nad biedakami. Nie! Ona mówiła o wzroście, o rozwoju, różnych terminów używała. Nigdy się nie ujęła nad słabymi. Miała wielu posłów bardzo fajnych, bo znam, bym był niesprawiedliwy, gdybym tego nie odbył. Ale lejce miał Tusk, Drzewiecki i Chlebowski. To jest KLD. I oni są sobą. I Platforma nie jest silna. To my jesteśmy słabi. Gdzie jest lewica? Tak zwana lewica. Lewica na świecie zawsze broni robola, emeryta, chorego. Nie jest tak? Polska lewica zajęła się kościołem, lesbijkami, gejami się zajęła, in vitro, ważnymi może rzeczami, różnymi, ale dopiero jak wybory idą, koszyk, jabłka na Kieralski, robotnikom rozdaje. Dlaczego o chlebie nie mówię? Ja pewnie już nie pochodzę. Ja mam dobrze i nigdy nie narzekałem, ale proszę pana, niech pan porozmawia z ludźmi. Jak ludzie mają? Wielu ludzi uczciwie pracuje, nawet wykształconych ludzi, i ma ciężko. I to jest ta cała różnica, że lewica się zborsuczyła, skumpliła, związki zawodowe, mam nadzieję, z tym Dudą związane. Śniadek fajny, ale niestety oni też milczeli, kiedy liberalne decyzje były dla czynu. Bo oni są związani, chcąc nie chcąc, skazani są. Na branżę bogatą, energetyka, paliwo, średnia 6,5. Oni nas kłaczą, skazani. Ja nie oskarżam, to ludzie. Polska ma najmniej związkowców w Europie. 8%. Dlatego ulica w Polsce rośnie. Bo na zachodzie, jak jest spór, to jest kilka milionów ludzi wychodzi, a się dogaduje. Kapitał i robnicy. A u nas co? Pamiętacie, że teraz nie ma mieć? Na czym polega jego fenomen? Wściekłość i brak. A w Sejmie też brak. No bo kto tych ludzi ma bronić? Ale my się nie stoimy w piórkach, że my teraz będziemy mieli wyłączność na Solidarną Polską. To niech ludzie decydują. Ale mówię o tym otwartym tekstem. Przynajmniej mam wpływ. W PiSie mogę sobie pogadać, a zrobił Kaczyński to, co pani Zyta chciała. Zyta Gilowska. Zyta Gilowska jest urocza, charyzmatyczna. Ale taka jest. Panie pośle, przepraszam. Może tu coś powiedzieć, czy w ogóle na misję? No, przepraszam. Skoro, przepraszam. Proszę pan. Bardzo proszę, przepraszam, jeżeli mówię za długo, ale muszę pytać. Panie pośle, zawada moje nazwisko, członek PiS-u do pańskiej wiadomości. Od 1990 roku. Tak. Pan tak lekko pominął tutaj wasz rodowód. W tym wąskim gronie tutaj można sprostować to, co Kurski, przepraszam, poseł Kurski,
czy pan Ziobro, czy pan mówicie w mediu, że zostaliście wyrzuceni. Przecież to nie można powiedzieć inaczej. Żeście w Brukseli założyli sobie frakcję przeciwko władzom PiS-u. Żeście jeździli po wyborach, na wyborach parlamentarnych po okręgach i robiliście swoją reklamę poza strukturami sztabu PiS-u. Prawda? Ciągle powtarzał Kurski jak mantrę. PiS przegrał 6 wybory z rzędu. Przez 4 lata, co to ja? Czemu nie 16? A czemu nie 20? Na władzę czeka się kilkanaście lat, jak Francuzi teraz dopiero wygrali. Niemcy 16. 16. A co, wy już po 4 mamy? Miejmy cierpliwość, a po drugie, kto w takim panu władzę bierze? Poczekajmy, aż się platforma i mnie teraz w włoskim gronie proszę sprostować, że żeście złamali struktury PiS-u statut, żeście założyli drugie koło parlamentarne PiS-u w Sejmie, kto na to pozwoli? I nie wyrzucił was prezes Kaczyński. Ale prawo takie mają. Wyrzucił was rada polityczna składająca się ze 100 osób na wniosek prezesa. I wszystko. I sprostuj pan. My już prostuję. Już prostuję. Otóż decyzję podjął komitet polityczny. Głosowanie tajne. Staję wobec dziwnej fokusy, proszę państwa. Bo obiecałem sobie, że nie będę mówił o rzeczach wstydliwych. O byłej żonie, o byłej partii, o byłym dyrektorze się źle nie mówi. I nie chcę mówić źle o PiS-ie. I niech pan mnie nie prowokuje. Wie pan, bo przez wiele lat byłem fair do końca. Nie jest prawdą, proszę pana, nie jest prawdą, co pan mówi, że jeździliśmy. Nie będę przyzywał, bo jestem tak wyuczony, pana Boga na świadka. Niech pan wskaże jedno miejsce w Polsce. Włocławku. To, ja mówię, gdzie ja byłem, ja mówię o sobie. Niech pan wskaże jedno miejsce, gdzie ja byłem, powiedziałem cokolwiek. Panu powiem, wie pan co? Nawet bym tak chciał, to jestem zacwany, nie jestem głupi, żeby publicznie przyjeżdżając wesprzeć tego konkretnego człowieka, przyjechałem wesprzeć ciebie, tak? Tak? O! Tego gościa będę wesprzeć. Bardzo dziękuję. Bo to jest facet o polityce prorodzinnej, nie jest liberałem, ale nie był pieszczochem PiS-u. Bo PiS miał innych pieszczochów. Bo PiS ma pieszczochów tych, których wskaże prezes. Na tym polega cały numer. I prawdą jest, proszę pana, że stawialiśmy na tych, którym się należało, a zostali zdołowani. Andrzej Dera. Czy Andrzej Dera zasłużył sobie na miejsce numer 4? Niech pan wstanie i mnie PiS-u powie. Proszę pana, proszę pana, ja powiem prawdę. Ja powiem tylko, ja powiem tylko 10 milionów włoców. Oczywiście. Władzy chcieliście. Oczywiście. Symbolem tego, co się stało przed wyborami, to pan Jerzy Gosiewski, ja mówię sprzed Gosiewskim. To może tylko, co pan spyta na spokojnie. Człowiek, który miał największą ilość wystąpień w Sejmie, brawy, na wszystkie pielgrzymki, na wszystko. Jakoś miał taki problem z wymową i tak dalej. Każdy, nawet najwięksi przyboczni Kaczyńskiego się zgodzą, że to nie było w porządku, że on został w ogóle usunięty z listy, no i został z listy wyrzucony. Wyrzucony był pan Wora, wyrzucony był pan Cegielski, wyrzucony na pewno, wie pan, więc ja wiem, proszę państwa, przede wszystkim nie ma mechanizmów demokratycznych, i co w Warszawie się zdecyduje? Jak to się stało, że na jedynce w Pile? Niech pan sprawdzi, nie pierdolę. Więc PiS dlatego przegrał wybory. Niech pan nie mówi, że 6 nie przegrał. Tak, przegrał parlamentarne, a samorządowe przerżno. Klęska, jaką PiS doznał w kraju, gdzie nawet na Podhalu rządzą platformerzy, niech pan nie broni rzeczy nie do obrony. Na Podkarpaciu, proszę państwa. I my wtedy właśnie postanowiliśmy, to prawda, bronić i robiliśmy kampanię świadomie, z pełnym przekonaniem tym ludziom, których PiS marginalizował i których w naszym ocenie skrzywdził. Ale powiem w skrócie błyskawicznym. Przyjeżdża, proszę państwa, Lech Kaczyński, program. Lista PiS-u i program PiS-u. Nic złego o PiS-ie. Natomiast przyjechałem tu do Torunia po to, żeby tego człowieka wesprzeć. I mówiłem o nim i o programie. Czy to jest działanie na szkodę partii? Tak, bo poza strukturą, poza sztabem PiS-u żeście to robili. Przecież sztab był... Jak poza PiS-u? Przecież jest lista. Ale jest 16 kandydatów. Ja przyjeżdżam, mówię o całej liście, a przyjeżdżam. Ja startowałem z 5 miejsca z PiS-u, to jak to będzie?
No ja. Prawda, że szef sztabu PiSu bez charyzmy był, prawda. Ale to był szef sztabu, żeście go marginalizowali. Osobno robiliście kampanię poza PiSem. Ja panu powiem, nie przestań. Ja panu powiem, o co tu chodzi. Chodzi o to, że na jedynki się stawia tych, którzy ręki nie robią. Pewniaków, a niewygodnych. Takich, którzy mają swoje zdanie. To niech mi pan teraz powie, dlaczego ja pan teraz powiem, nie ożalam. Bo mnie to po prostu też może powiedzieć, że jak mój młodzież mi to lata. Bo ja swoje ambicje zrealizowałem na miarze. Ale mając piątkę dzieci, 8 lat byłem burmistrzem w Bambowie. Służyłem wiernie, broniłem w telewizji w beznadziejnych sprawach PiS-u. Tego pan nie zaprzeczy. I prowadziłem sprawy społeczne tyle lat. I miałem, co tu powiedział Marek Jurek, jesteś społeczną twarzą PiS-u. Niech mi pan wytłumaczy, dlaczego prezes dla mnie nie znalazł miejsca ani w zarządzie, ani w komitecie politycznym. Mimo niech pan lojalność się liczy. A co się liczy? Lojalność. Pan ma być lojalny, do punktu. Ale ja byłem nigdzie nic. Przez tyle lat służyłem u pana przez długie lata. Proszę pana, ja byłem jak pies na łańcuchu. Ale ja dlaczego nie byłem w tych władzach? Bo miałem swoje zdanie i miałem odwagę w PiSie powiedzieć, co sądzę o Gilowskim. I my tak. Czy pan uważa, że Gilowska jest liberałem? Nie, proszę pana, jest super liberałem. Ja ją prosiłem publicznie. Pani mu ojciec odumarł. Dlaczego pani nie chce dać kilka miliardów na dzieci wiejskie? Dlaczego pani to robi? Jak się panu coś nie podoba, to niech pani idzie do prezesa. Cytuję wiernie, proszę pana. Tak działał PiS i tak działa do dzisiaj. I dlatego my musimy boczkiem szukać ludzi na zewnątrz, tych, którzy nigdy nie zagłosują na PiS, ale może na nas. I razem, mogę pana zapewnić, będziemy mieli więcej niż sam PiS. Ale wie pan, nie byłem dziennikarzem i pytają, co było robić. Ja mówię, nie byłem. Pan jest w komitecie politycznym. Dlaczego? Dlaczego? Proszę pana. Miejsca pan zdobył mandat. Szacunek się należy panu. Piąte miejsce. Piątego miejsca. Pamiętam, wiem, szacunek się należy. I tak, ale to dzięki ludziom przyszło. Dzięki ludziom, a jeden powiedział mi, Taziu, więc co, słyszymy, że masz dobre notowanie, możesz być dobry panem. Pan ma takie znane nazwiska, pan może być 10 miejsca. No, pan nie jest anonimem. Dziękuję, przewodniczący. Przepraszam za emocje, ale. Przewodniczący Solidarna Polska pójdzie z PiS-em. Przepraszam na emocje, mogę jeszcze tylko jedno słowo komentarza, bo tu właśnie o tych miejscach na liście było. Proszę państwa, ja startowałem z naszego okręgu jako tubylec, mieszkańca urodzenia Torunia, do Europarlamentu z dwójki. A z pierwszego miejsca startował Ryszard Czarnecki. Czy ktoś z państwa jako wskazany przez prezesa? Przegrałem z nim niespełna tam 600 głosów. I proszę powiedzieć, co dziś Kujawsko-Pomorskie ma z pana europosła Czarneckiego? Bo ja może do pana nawet to bezpośrednio mówię, dlatego że jeśli by nie było takich rozdań, to dzisiaj nawet taka kwestia. Każdy europoseł ma biura. Może zatrudniać ludzi, ma bezpośredni kontakt. Czy pan widział kiedykolwiek w Grudziądzu? Nie było obiecane, ale nie ma biura. No i właśnie, to jest to, o czym mówił pan poseł Cymański. Tylko wie pan, nazwisko, może pan powtórzyć swoje nazwisko? Przemysław Przybylski. No niestety, z całym szacunkiem do pana, Przemysław Przybylski i Ryszard Czarnecki, no Czarnecki jest bardziej medialny, bardziej widoczny był w mediach. I być może ciąg byłby na 5. miejscu, na 6. Kojarzone to było, dlatego Kaczyński taktycznie wyszła jego na to miejsce. No skoro no, będąc takim a to ma pan rację, no na pewno. Na pewno jeżeli my byśmy mieli europosła z Grudziądza, no to jest inna siła przebicia. Pytanie jest, ile de facto może pan zrobić, pan jest na przykład z Malborka, tak? Co zyskał Malbork? Nie wiem, ja ale to nawet nie chodzi o konkretną nazwisko Przybylski. Za panem siedzi pan radny Sławomir Szymański. On również mógł być europosłem. Tylko, że my jako PiS-owcy nie mieliśmy na to całkowitego wpływu. Natomiast mandat został nam zabrany, żeby nie był ukradziony i tu jest właśnie, kończy się demokracja. Czarnecki przywiózł jeszcze panu głosy, niech pan tak szybko nie mówi. No, ale proszę, ale proszę, proszę, tak, no, proszę pan to, co ja powiedziałem. To nie jest to co by pan zrobił? Proszę państwa, ale żeby nie szukać, ja powtórzę tylko jeszcze jedną rzecz. Nie były to żądania, ani warunki, ani ultimatum. Myśmy to sformułowali, że jednak kolejne niepowodzenia, porażki, każą postawić sprawę, co trzeba zmienić w PiS-ie, żeby wygrać. I nasza diagnoza była i to zostaje niezmieniona. PiS, na początku każda partia robi twardo za rękę, ale po którejś kadencji
trzeba wreszcie w województwie tu na przykład powiedzieć, tu jest załóżmy 1000 członków PiS-u, niech oni się zjadą, niech wybiorą swojego lidera. Oni. Niech wybiorą w tajnym głosowaniu. Niech będzie kandydatów 6. I niech wybiorą tego, który tajnie ma siłę, a nie, że z Warszawy przyjeżdża ktoś i mówi, proponuje tego. Przecież tak jest. Namaszczanie, a nie wybieranie. I uważamy, że to jest słabość. Są miejsca w kraju, gdzie liderzy się cieszą kompletnym nieposzanowaniem. Nazwiska przez elegancję nie powiem, a jak pan chce, to ja panu powiem długo prawnie, gdzie są liderzy, którzy są kompletnie lekceważeni, kompletnie cięcieniacy. I mają jedynkę i wchodzą, bo są pewni. Bo zawsze powiedzą tak. Ja do tchórzów nie należałem. I to, co teraz tu mówię, pisałem i mówiłem. Otwartym tekstem. Pytałem, gdzie jest solidarne państwo. Kończyłem swoje wystąpienie na klubie, panie prezesie. Jaką mamy odwagę i śmiałość, jaką mamy czelność wyciągnąć rękę po pieniądze w wyniku obniżki podatków, bo każdy poseł zyskał 6 albo 8 tysięcy, a nie daliśmy na te dzieci. Wie pan, tak mówiłem. Kaczyński wstał i powiedział, zgadzam się całkowicie z Tadeuszem. Trzeba to zmienić, ale jest problem, bo frakcja ekonomiczna się na to nie zgadza. Czyli pani Wilowska, pani Gruzin i tak dalej. I co pan chce powiedzieć, że oni nie opłacą? Tym palcem by ich zdmuchnął. Dlatego, że w takich sprawach trzeba działać kolegialnie. Niestety, a przynajmniej przed decyzją, trzeba zawołać oficerów, byłem burmistrzem, sam mogłem nieraz zrobić decyzję przegłosować, ale pytałem, bo w jedności. I wtedy ja się czułem. To jest jednak słabość. Mówię to już bardzo delikatnie. Jest to słabość PiS-u. Kaczyński jest charyzmatyczny, to jest wybitny polityk, to prawda, ale to jest dramat, że nie znosi krytyki, tępi krytykę, a ludzi, którzy mają krytyczne zdanie, tak jak mnie... Tylko panie pośle, ja już tutaj, ja nie bronię Kaczyńskiego, okay. Ja nie bronię Kaczyńskiego, ale pan zauważy, czy Kaczyński nie znosi tego czy owego, czy to można też nie uzasadniać tym, jakie on miał osoby? No weźmy Kluzik Rostkowską. Nawet nie chcę wspominać jej. To już jest wypadek książkowy. Książkowy zdrajca do jednej potęgi. Jak on mógł wygrać wybory? A wie pan, co można było zrobić? Bardzo proste wybory na prezydenta. To, co Francuzi pokazali. Bo to nie jest gwarancja, że wybory były fałszowane. Bo jeżeli idzie ktoś i robi dwa krzyżyki i robi tym samym nieważny głos, to wiadomo, że jeżeli było jedno nazwisko Kaczyński, a drugie Komorowski, nie mamy gwarancji, robimy nieważny głos. A pan wie, jak Francuzi zrobili kartkę z jednym nazwiskiem i z drugim, nie ma. Można zrobić kartkę czerwoną i żółtą, nie ma fałszowania, to jest proste jak Bóg. Dlaczego tego się nie forsuje, jeżeli się dwa nazwiska da? Jeżeli było nazwisko jedno, Komorowski, na drugie byłoby Kaczyński. Niech pan mi wierzy. Nie wiem, jaki byłby wynik tych wyborów. Tylko proszę Państwa, jeżeli mówimy, bo to była daleka od mojej koleżanka, ale na to jest ten sam plan. Bo ja uważam, że jest kampania, jeżeli jest fakt trochę demokracji, to taki doświadczony, że mam ponad 10 lat, i na potraktowanie, że ja byłem jak klient do sprzątania, że mnie nikt nie spytał, co sądzę o wydatkowaniu 25 miliardów. Proszę Państwa, powiem jedną rzecz, frajerstwo ogromne. Mój kolega w Szydłówce, to prawda nad ranem, Tadziu, nie przegraliście wyborów. Przestań pierwszy taki koszalki. To nieprawda. Ja mówię, co ty gadasz? Tadziu, byłeś burmistrzem? Wiesz, co to znaczy kasa? Tak się ma kasa, jak się rządzi? Ile mieliście forsy? Jak rządziliście? PiS. 40 miliardów. Tadek, z taką forsą się Tadek nie przegrywa wyborów. A ja mówię, no jak to nie? Tadek, wyście je nie przegrali. Wyście je przepierdolili, dokończcie sobie sami. Czuje pan, o co chodzi? A teraz jak pan słucha. Platforma, pusta kasa. Zaczyna rząd. Na bezszczela, proszę pana. 1,5 miliarda sobie wzięła z budżetu. Tak czy nie? Zrobiła schetynówki. Jeździła po kraju. Za 1,5 miliarda na naszych oczach. Ludzi, prawda? Tutaj rząd Tuska robi kawałek asfaltu. A my 25 żeśmy wydali miliardów na obniżkę składki ZUS. Niech pan spyta w Grudziądzu, kto o tym pamięta, że to Kaczyński im dał. Takim frejerem idiotą być nie wolno. A proszę pana, a obniżka podatku o 8% dla 236 tysięcy ludzi, którzy mieli najwyższe zarobki w Polsce. Ja panu powiem, to nie byli nasi przeciwnicy. To byli nasi wrogowie, którzy gardzili i gardzą PiS-em. Dostali 2 miliardy, tak czy nie? Kto za to odpowiada? Tadek Cymański? Nie, proszę pana, tylko... No widzi pan, dogadujemy się, proszę pana, tak się po prostu nie może dziać. Bo gdyby nas poprosił i
powiedział, słuchaj, Gilowska chce 8%, to w życiu na kolana by go prosił. Oni chlawi przy ratonie, koniaki mówią, ty wiesz, kaczory nam obniżyli mandat. Pierniczysz. Wie pan, ile zyskali prezesi spółek giełdowych? Wiem to. A ile zyskał ten emeryt, ile ci na końcu siedzi? Ale kto to przeprowadza? I wie pan, naprawdę, ja psychicznie na końcu mi odchodziłem, powiedziałem, panie prezesie, powiem szczerze, że mentalnie to już wcześniej mi było daleko. I uważam, że po porażce wyborczej powinniśmy się zastanowić i wrócić do korzeni, do źródeł, do solidarnego państwa, a nie do Zbigniewski. Tylko wie pan... I powiedziałem w sercu milżenia. Nie dlatego, ona jest naprawdę charyzmatyczna. Ona jest błyskotliwa. Ona jest uciekająca. W Polsce nawet ofiary głosują na katów. Takie są. Panie Tadeuszu, tylko że proszę, nie będziecie w innym mediu. Czy w Grudziądzu Solidarna Polska będzie startowała razem z PiS-em w wyborach samorządowych? Solidarna Polska czy z PiS-em będzie startowała razem w Grudziądzu? To nie jest wykluczone. My naprawdę nie mamy żadnego... jest kwestia tylko rozważenia, który wariant jest lepszy. Natomiast chcę powiedzieć też panu, bo tu proszę o surową, ale sprawiedliwą ocenę. To prawda, że i nam się zdarzy coś powiedzieć nie tak względem PiS. Ale proszę bardzo, żeby też ocenić, co mówi Hoffman i inni o nas. To znaczy, na pewno trzeba jedną rzecz oddać. Nie podoba się nikomu, jeżeli spadochroniarz przychodzi, przykładowo, czy Kępa gdzieś tam na Kieleckie ląduje, to się nikomu nie podoba. Takie przynoszenie w teczkach to my znamy z komuny. Przyszedł facet do miasta, idź i tak dalej. To ma pan rację. To ma pan rację. Ale musi pan jedną rzecz uwzględnić. Z całym szacunkiem do was, z całym szacunkiem do... Polska jest najważniejsza. Do PiS-u, do całej opozycji. Oczywiście tej prawicowej. Jeżeli nie będziecie mieli media za sobą, a nie będziecie mieli, przy tym układzie, jak jest w Polsce, możecie jeszcze 4 razy się pomnożyć i podzielić? Nie mamy szans. I jeżeli wy mówicie, powiedzmy, Kaczyński nas wyrzucił i tutaj jest, powiedzmy, 100 tysięcy ludzi, widzi pan, jaka manipulacja była. 20 tysięcy krzyczył TVN. 20 tysięcy przyjechało w obronie telewizji Trwam do Warszawy. Chyba każdy potrafi liczyć, jak idzie masa potężna ulicą w Warszawie, że tam nie jest 20 tysięcy, tam mogą być 60, 70 tysięcy. Się okazało, że 100 tysięcy było, nieważne. Ale chodzi o to, że padły dwie deklaracje, to znaczy dwie wypowiedzi. Wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, wypowiedź prezesa Ziobry. Zbyszku, wracaj. Jarku, jesteśmy zgodni. Chodzi o telewizję Trwam. I teraz człowiek, taki zagubiony wyborca z Polski, mówi tak. Jak to może być? Solidarna Polska, myśmy zostali wyrzuceni. A teraz ten zwykły, wściekły Kaczyński, który na pewno zrobi parę ruchów złych. Ja nie byłem w PiS-ie, nie jestem, żeby to powiedzieć. I pan więcej może powiedzieć o PiS-ie, o wewnętrznych strukturach. Jeżeli on miał takie autorytatywne, powiedzmy, rzeczy, to ma być tak, to ma być tak, to ma być tak, reszta siedzi cicho, ja się nie wypowiadam, bo nie znam tych spraw. Ale jeżeli on oficjalnie mówi, Zbyszku, zapraszam się, wracaj. Można byłoby wrócić, można byłoby to uwzględnić, powiedzieć, panie Jarku, czy tam Jarku, jak jesteś na ty. To nas zabolało, to nas zabolało, to nas zabolało, to nas zabolało. Dlaczego myśmy wylądowali na PiS? Kim ja byłem? Zwykłym Cymańskim, czy byłem człowiekiem, który dużo robił, całe serce oddawał na PiS-u, a pozostawiam, jak chłopiec zostałem potraktowany. To można było uwzględnić. Ja przepraszam na moment, zaraz, czas jeszcze mamy, tylko prosiłbym w międzyczasie, to puszczę po sali, bo zbieramy podpisy tutaj Solidarna Polska również w Grudziądzu dla Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Przywracamy lekcje historii do szkół i bardzo bym prosił... A to już nie ma? Już historii nie ma? Nie, nie. W jednej godzinie i to w pierwszej klasie liceum. Tak, dokładnie. I... Tak, może proszę. Ja tak kończąc, mówię, to nie byłoby kwestia jakiejś zdrady. Można byłoby tylko rozmawiać. Rozmowa i powiedzieć, co was boli, bo cały naród patrzył. Ja tylko widziałem dwie rzeczy. Widziałem aplauz, potężny aplauz, bo oglądałem troszeczkę telewizji, aplauz po przemówieniu Kaczyńskiego. Tysiące oklasków. I widziałem, no... może nie był dysponowany Ziobro, bo bardzo go lubię. Lubię pana, lubię Ziobro, lubię Kępę, ale widziałem, że chłopak nie miał tej charyzmy przywódcy. On się zaczął jąkać, zaczął tego i nie przyjął tego. No stałem szacunkiem, nie przyjął. Ale wystąpienie Kaczyńskiego było, uważam, znakomite, niezwykle inteligentne. Efekt osiągnął. On jeszcze powiedział jedno ważne zdanie. Ja o tym wiem w telewizji kilka razy. Ponieważ on powiedział, Zbyszku,
Zapomnijmy o tym, co było. Mhm. Jak można zapomnieć o tym, co jest? Żeby był dobrze zrozumiany. Jeżeli chodzi o właśnie, jeżeli chodzi o interesy, to wszystko jest nieważne. Ale jeżeli chodzi naprawdę o to, co się dzieje w partii i o Bilosko. Ja pochodzę z dość ubogiej rodziny, proszę Państwa. Mnie w życiu się powodzi chyba szczęście. Byłem burmistrzem, byłem w banku, miałem dobre obrazy. Ale mając rodzinę 7 osób, wiem, a jeszcze jak kilku studiuję, ile kosztuje. I moje przekonanie o potrzebie pomocy rodzinie wyrastają z empirii, z doświadczenia. I nie mogę znieść tego, że jeżeli się w programie obiecuje, że te ogromne różnice będą mniejsze, a na końcu są większe, to nie można na czarne mówić białe i znowu się wracać i dalej iść. Bo to nawet nie jest ważne, bo może wygrać i PiS, nie my. To nawet nie ważne, że my myśmy wygrali. Ważne, co my zrobimy potem. No tak. Bo spójrzmy z pozycji ludzi. Staniszkis powiedziała, to nieważne, kto wygra, bo no tak. AWS. Tylko chodzi i trzęsi się, że AWS. Ona mówi, panowie, zastanówcie się. Ale program PiSu też taki był. To oczywiście, i państwu z takim przekonaniem, bo proszę pana, kto ma czas, ma też Gosina. Ja z kalkulatorem pokażę, kto, ile, jak dostał. A propaganda polega na tym, że nawet, proszę Państwa, podatek liniowy. PiS jest przeciwnikiem podatku liniowego. A ja mówię, że PiS wprowadzi podatek liniowy. Mam rację czy nie? Ano, proszę Państwa, 98,6% Polaków płaci jej podatek. Gilowska niezwykle inteligentnie zrobiła, że podniosła dolny próg. I dzisiaj 1% Polaków płaci 32%. I PJM mówi, że jest za, a PiS jest przeciw. A tak naprawdę co to jest? Czujecie, o co chodzi? Ja tu mówię o pewnych faktach, ja mówię o pewnych liczbach, kto ile zyskał. Emeryci są lepsi, gorsi, górnik ma 3000, 2400 ma wojskowy, 2500, średnia cywilna 3000, ale są po 600 zł ludzie, którzy nie mają na lekarstwa. I dlaczego im żeśmy nie pomogli? A gdzie pan był? Byłem i mówiłem. I co? Nie. To jest ten demokracja, to trzeba zmienić. Panie pośle, to zrobię to samo. Proszę, pan się zgłasza najpierw, potem pan. Znaczy, ja bym się chciał pana zapytać, bo tam pan tak ochoczo mówił o technikach manipulacyjnych stosowanych przez Tuska. Porównywał ich nawet do goebbelsowskich. A co pan powie o technikach manipulacyjnych stosowanych przez Kościół Polski? Wciąganie ludzi do kościoła przez niemowląt na przykład. Wciąganie ludzi do kościoła, którzy świadomości tego w ogóle nie mają. To jest sprawiedliwe, czy to jest dobre? Ale o czym mówimy o mnie? Dzisiaj zadał pytanie. Nie patrzy na kogo wpuszczamy do kościoła. To musi pan wiedzieć. Musi najpierw patrzeć, ja kogo wpuszczamy do kościoła. Ja nie jestem z episkopatu. No to nie jest swoje zapisanie. Odróżniamy to dla porządku. Ale to też jest realna wada, bo to jest in vitro, to jest, nie wiem, aborcja. Kobieta, która może umrzeć na przykład, ale a nie ma prawa aborcji. Do kościoła, czy pan to rozumie? To obowiązek. Matka pana się nie zajmuje za pana. Nie musiała. Pana karmiła. Ale ja powiedziałem, dzisiaj karmiła pana jako pewnie mogę. Matka dla pana chciała najlepiej. Pana przyszłość. Pana przyszłość. To jest technika manipulacyjna stosowana przez Kościół. Najlepsze spotkanie. Zgadza się, trzeba się trzymać. Proszę, dobrze. Każda partia, wiadomo, zawsze będzie się kłócić, dopóki nie dojdzie do władzy. Jeśli dojdzie do władzy, całkowicie zmienia swój charakter. Ale ogólnie mam inne pytanie. Czy politycy nasi polscy, wszyscy posłowie, jak tylko leci, czy nie mogą wziąć przykładowo z tego oszczędzania, jak on tak mówi, przykładu z Francji. Cały rząd francuski 30% pensji swoich obciął swojej pensji i dał innym ludziom. Chociaż tam jest bardzo duży zarobek. Dlaczego partii nie zaproponuje czegoś takiego tutaj? I jeszcze jedno mam pytanie. Chciałbym założyć swoją własną działalność i własna działalność, taka mała, jest tak trudno do założenia w naszej Polsce, że jak poszedłem z wszystkimi papierami, z którego dostałem z urzędu pracy, dokumenty, to nawet burmistrz Grudziądza nie potrafił rozwiązać tych wszystkich dokumentów. Jak ja, człowiek, miałbym... Prezydent, a nie
burmistrza w Białym Domu byłem. I burmistrz Białego Domu na 6000 nie potrafił tego rozwiązać. Dostałem taki pliczek, że ja szary człowiek nie potrafię tego rozwiązać, a co dopiero burmistrz. To do premiera trzeba iść, on obiecuje. Jest bardzo, bardzo skomplikowane, ale chciałbym powiedzieć, że jest popularne tutaj odnośnie tych zarobków, bo one tutaj często się pojawiają. Proszę, co do faktów. W 1997 roku byłem burmistrzem miasta Marborka. Zostałem posłem. To był wielki dla mnie awans w sensie prestiżu i wyboru. Posłem RPA, burmistrzem małego miasta, zacnego miasta krzyżackiego, ale różnica. Ale oprócz tego to był bardzo duży awans również materialny. Bo moje zarobki jako posła RPA w porównaniu do burmistrza wzrosły prawie dwukrotnie. Mamy rok 2012. Poseł RP zarabia mniej niż burmistrz Marborka, niż prezydent Grudziądza, niż prezydent Trzeba, niż burmistrzowie, nawet proszę wójtowie. Ja przez to nie chcę powiedzieć, że to są małe zarobki. Tylko, że w Polsce sprawy poszły w dość dziwnym kierunku. I propaganda, myślę, że opcją kapitału też, zwłaszcza tabloidy, no już tak potrafią kłamliwie też najazd. Ja powiem wam, jeżeli mi było przykro jako posłowi, się to za mnie zastanawiałem, czy nie trzeba było zdać banku. Komuna padła, został jakimś prezesem, gościem nie był, samochodem i ładnym jechał, powiedział: dzień dobry panie prezesie, panie dyrektorze, był gość. A tak, jedni mnie lubią, a inni ten chudy, wiesz, ten nienawiść. Politycy są na samym dolnym miejscu. Politycy są posłowie najgorzej w hierarchii zaufania społecznego. To ostatni jest działacz polityczny. Naprawdę. Mówię o prestiż. Także jesteśmy zgrani w sensie warstwy politycznej. Do tego w Polsce doprowadzono. Myślę, że to leży też w interesie, obcych interesów, żeby obrzydzić. No w końcu proszę bardzo, nie startują inni. Przecież to wolność do w swoim domu. A pan mówi o pani Kocie, pan nie ma nic wspólnego. Tylko proszę pana, krasnoludki go nie wybrały. Niezwykle niebezpieczny człowiek. Niezwykle niebezpieczny człowiek, cyniczny. Niesiołowski przy nim to jest jak. Bo Palikot planuje i potrafi się przebierać w tak, Niesiołowski by nie powiedział, nienawidzi Kaczyński. Wiadomo dlaczego, bo nie jest odwzięty do PiS-u, ale jego nienawiść jest chora, niestraszna, ale szczera i prawdziwa. Natomiast Palikot potrafi nawet przyjaciela, nawet porównałem go do Rozenka, że potrafi tak niesłudno. Nie miałem przez tyle, przepraszam, że mówię to o człowieku, bo unikałem zawsze o tym personalnym, ale niezwykle niebezpieczny. I to jest, proszę pana, strasznie niebezpieczne, że bezideowość, nihilizm, młodzi ludzie, 10%, czy pana to nie boli? Pan mówi, że pana to nie obchodzi. Nie, nie. To powinno nas obchodzić. Ale całe szczęście on odejdzie. Pan zobaczy i pan się powoła na ludziom. Ten człowiek przestanie istnieć jako partia Palikota w tej kadencji. Znaczy, to jest facet bez programu, tylko na happeningi, na show. Już od niego 30 wczoraj odeszło. I młodzież też to widzi. Młodzież już to też widzi. Możliwe, możliwe, że tak będzie. Ale doświadczenie uczy, że nigdy nie należy lekceważyć, bo ja Państwu powiem, że tak jak teraz na tym spotkaniu przed wyborami, wielu mówiło tak jak mówię Państwo, żyć, panie pośle, to jest wykluczone, nie ma szans. A jak ja rozmawiałem z młodymi ludźmi, którzy piwko piją i mówiłem, zobacz, czy on wejdzie do Sejmu, zaryzykowałem, że może mieć 10%. I teraz co? Niemożliwe to. Bo szaleństwo nie ma granic. Jeśli się nie uda skonsolidować, jeżeli partie nie zaczną naprawdę poważnie pracować, to młodzi ludzie, ja znam ludzi, którzy głosowali kiedyś dawniej na Le Pen, ale miał różne oceny. Ale w inteligencji był fopanie, on Le Pen. Ale spotkałem ludzi, którzy mi tak, będę głosował, nie żartujesz. Tak! No i co z tego, że to jest Le Pen? A wiesz dlaczego? Żeby to wszystko rozwalić, żeby wreszcie zrobić coś porządku. Bo ludzi ogarnia, też tak nie. Na zasadzie, że to wszystko już za stałe, oni się zmieniają, pasują, a jest tak. Ale zmierza do tego, co kiedyś panu... Sekundę, ale to tak kolejny. On zmierza do tego, żeby minimum socjalne ustalić, żeby nie było takiego się... Nie to dlatego, że o zmarłym się mówi dobrze albo wcale. Chcę publicznie oddać, proszę państwa, pośmiertnie Andrzejowi Leperowi. Nie wiem, tajemnicę wziął do grobu swojej śmierci i swoich postępowań, również z tymi zabijarzami, bo on jakby odszedł trochę tych i stracił, bo oni go później ładnie ustawili. Ale prawdą jest, że w różnych dyskusjach w Sejmie na temat minimum socjalnego, ulgi prorodzinnej, to Giertych z Leperem zachowywali bardzo społeczny charakter. PiS głosował przeciw. Tak, z tego kto wie, czy by było, gdyby nie oni. Następne pytanie.
Ja tylko mam dwa pytania do Marcin. Widzę, że pan dobrze przewiduje przyszłość, bo pan przewidział, że Palikot około 10% zdobędzie, no i zdobył. Bałem się tego, ale na zimno widziałem, że nie. Ja mam pytanie. Tak. To, czy może pan powiedzieć, ile pańska partia, czyli partia, do której pan należy, zdobędzie w najbliższych wyborach do Sejmu, jaki procent? To jest pierwsze pytanie. I po drugie pytanie, czy pan nie sądzi, że jeżeli pana jednak jakby nie było, jako prawicowca, no by promował PiS, no AWS, PiS i tak dalej. Czy nie należało zamiast odchodzić, nie tylko pan, mówię wszystkich, którzy odeszli, czy do Polski najważniejsze jest najważniejsze, czy tam do państwa, czy nie należało postąpić tak jak pan Rokita. Do tego mam bardzo duży sentyment do pana Rokity, który powiedział dziękuję, nie zgadzam się, do widzenia. I te dwa pytania. Proszę. Do pierwszego nie mogę powiedzieć. Ale nie wiem. Nie, ja mogę powiedzieć tylko tak. Wierzę w to. A mówiąc bardziej dokładnie, bardziej mam nadzieję. Więcej nadziei niż wiara, no to jest ja przekonanie już pewne. Ale uważam, że jeżeli nie zrobimy błędu, to powinniśmy w tych wyborach najbliższych przekroczyć 10%. W życiu. Ale ja panu powiem, jak już jesteście osobno nie. Ale życzę wam, a może życzę wam czegoś pan. Ale druga rzecz, tak. A druga sprawa, ja oczywiście zastanawiałem się, jak się zachować jeszcze wcześniej. Można to różnie ocenić. Ale skoro w polityce miałem, no jak już ktoś powie tam dorobek, miałem swoich wyborców, czułem zrozumienie i poparcie. Wielu ludzi mówiło, panie pośle, chętnie bym na pana głosował, gdyby pan nie był w PiS-ie. Bo te wszystkie słabości, o których mówimy, miałem. Ja byłem naprawdę lojalny, przede wszystkim najważniejszą lojalność wykazałem wobec programu. Jak mi jedna pani napisała e-mail, że powinienem złożyć mandat, to jej odpisałem, kto powinien złożyć mandat. Czy ten, który był wierny partii, czy wyborcy. Bo ja mogę wszystkim słowami, głosowaniami, zachowaniami powiedzieć, że byłem wierny Solidarnej Polsce i głosowałem cały czas i działałem na rzecz taką, żeby się spełniło to, co mówił Lech Kaczyński. Żeby jednak tymi najsilniejszym, najbogatszym, no nie dawać prezentu, żeby pomóc najsłabszym. Tak! Tak to po prostu było. Jestem przekonany do tego święci. Nikt mi tego w oczy nie zaprzeczy. Nie. A stało się inaczej, wie pan. I dlatego ja mogę wrócić gdzie? Do banku po tylu latach. To jest też moja praca, proszę nie zapominać. Tylko dramat mi polegał na tym, że nie miałem gdzie w ogóle być, bo SLD nie mogę jak Rokita. Rokita ma bezdzietną żonę, nie ma dzieci, nie ma rodziny. Ja zerwałem kiedyś z bankiem na początku po 10 latach. Zdecydowałem się być burmistrzem i politykiem, wie pan. No można powiedzieć rodzinie, wybaczcie, będę teraz spawał albo co innego robił, albo wrócę do banku, wie pan, to łatwo jest powiedzieć. A poza tym, dlaczego mam rezygnować z polityki, w której mam poparcie i mam zrozumienie, tylko nie u własnej partii. Dlaczego? I mówiłem już wtedy prywatnie do kolegów, słuchaj, gdyby była jakaś partia, gdzie będzie swoboda wypowiedzi, demokracja i będzie solidarna, odchodzę, rozumiesz, ale nie ma, nie ma. A więc byłem fair. I naprawdę jeszcze raz powtarzam publicznie, po raz kolejny. Nigdy nie byłem nielojalny wobec PiS-u do samego końca. Publicznie broniłem, nawet uroczo, nawet jak nie byłem przekonany, a sytuacja była beznadziejna. Nawet jakaś pani mi napisała, panie pośle, lubię pana oglądać, bo broni pan tych Kaczyńskich jak tylko może. Sytuacja była różna. Mógł tutaj podawać jedną historię. To my widzimy. Dlatego z szacunkiem, jak już jesteście poza PiS-em, to bynajmniej jak pójdziecie do mediów, to nie plujecie na to. Natomiast interesujące by było, wie pan co, gdybym ja w banku pracował dalej i był nawet szefem wydziału, nie wiem, dyrektorem, i miałbym 4200 brutto i miał tą piątkę dzieci i wiedział to, co wiem. Co ja bym powiedział w oczy tym wszystkim gościom po kolei? Bo ja się staram też w takiej sytuacji, bo fajnie się gada komuś, kto ma... To panu wie, co macie, że pan patrzy na zarobek, to pan... To każdy człowiek, ten pan tak jak ja, powinien za komuny wstąpić do partii, proszę pana. A ja 30 lat, mówię, cały życie nie należał. Znaczy, miałbym dużo lepiej. A pan jednak patrzy przez ten czas, ma mowy. I to miał osobiście, wie pan, w moich oczach ten bardzo dużo sprawy. To ja pan nie, może pan tak się zdenerwował, bo pan nie zapomnie, co jest. Nie, na to się pan powiedział, miałbym 4 lata, tak? Czyli pan patrzy przez ten czas pieniędzy? Nie, nie pan mnie dobrze... To jest po pierwsze, a po drugie, panowie ze sobą są niezgodni. Pan powiedział w pierwszym swoim wystąpieniu, w pierwszym zdaniu, biedności siła. Ja się z tym zgadzam osobiście. Ale pan powiedział, i tu jest nasza słabość, że myśmy się podzielili. Takie zdanie panu dzisiaj tam, jak na szczęście,
wszyscy Państwo słuchają nas i jest to jeszcze nagrywane. To zapytam, tak, dobrze. Że bardzo, ja nie, pan? Nie użyłem tych słów, ja powiedziałem, że proszę pana, to jest obrazowo. Jeżeli ja jestem dobrym spawaczem i mój dyrektor jest do Bali, to ja mam zostawić ten zawód i iść normalnie co innego robić. Ja jestem dobrym politykiem, mam do polityki dryg, rozumie pan? Niech pan to zrozumie. Tak, nie byłbym idiotą, frajerem, gdybym się obraził o czerwę. Rokita, pan Rokita też miał. Rokita jest, proszę pana, opuszczony internetem, tak. Mam swoich wyborców i to udowodnię, proszę pana, w praktyce. To nie komuś może nie jest na rękę. Ale jeszcze raz powtarzam. Cały czas zmieniamy może partię w życiu, ale nie poglądy. I proszę pana, mając 50 lat, po tylu latach, mając tylu zwolenników, którzy popierają to, co ja również uważam, i to, co robię, dlaczego pana zdaniem mam iść tam i zostawić PiS? Byłbym idiotą skończonym i mieliby pretensje większe do mnie ludzie niż pan teraz masz. Nie, bo pan powiedział, że Rokita nie ma dzieci, to muszę pozwolić. A tak, a proszę pana, a ja panu powiem, a proszę pana, do kamer coś, czy pan uważa, że jak ja mam piątkę dzieci, to czy pan uważa, że to dla mnie jest bez znaczenia? Byłbym po prostu, by mnie... Pan tak ideowiec, ja też do partii nie wstąpiłem, no. Jak była komuna, wiesz, chociaż mój dyrektor mówi, wstąp pan, pamiętać, pan ma talent, wiedziałem, jak się to płaci. Ale niech pan nie porównuje tej sytuacji w demokratycznych wyborach, kiedy ja mam podstawy mieć pretensje do organizacji, w której działam. Ja mam mandat od wyborców, a nie od swojego szefa. Ale mandat PiS. Kaczyński powiedział, ja panu powiem teraz kwiatek, to mówię prośbę do publiczne. Jak odchodziłem, powiedziałem na komitecie politycznym, że poseł Cynajska nie jest posłem PiS-u, tylko jest posłem TVN. Jak pan nie będzie śmieć, ponieważ to wybrał TVN. Powiedziałem w tym ostatnim słowie, że mi to bardzo nie podoba, jest mi przykro. Jest mi przykro dlatego, że nie głosowała do mnie ani pani Olenika, ani Rymanowski. Poza tym do TVN chodzą inni posłowie na wyjątki. A jeżeli komuś się uda zdobyć większą popularność, to czy to jest dla partii dobrze, czy źle? A złośliwości nie lubię. Złośliwości nie lubię. I uważam, że przez tyle lat dla PiS-u zrobiłem kawałek dobrej roboty. I PiS przeze mnie nie stracił. A finał taki gorzki i przykry jest. Jeszcze jedna uwaga i przestroga. Bo tak już było w historii. A propos ocen, co się teraz dzieje. Bardzo proszę i apeluję do moich kolegów, a państwo zaapelujcie, jak przyjdzie PiS. Niech oni ważą słowa o nas. Bo ja już pamiętam, jak się mówiło o Andrzeju Leperze, że jest z Azji, że KPB, że to są obce wtyczki, że kultura obca, a potem zdjęcia i wicepremier. Pamiętam, jak Zygmunt Żodak powiedział do nas, jesteście zdrajcy, sprzedaliście Polskę, jeszcze głosowali za Akademię Zbojców. Ja mówię, Zygmunt, nie mów tak. Jestem zdrajcą, tak. A jeżeli kiedyś będziemy musieli razem coś robić z woli Bożej i wyborców, to już nie będę zdrajcą. Siądziesz ze zdrajcą? Nie minęły 2 lata. Pijemy piwko w Sejmie, z Bundeliem jest zwykły. Już jestem zdrajcą, czy nie? Naprawdę, jeżeli nawet państwo możecie mi nie wierzyć, albo uważać, że przesadzam, ale przyjmijcie, że w tym, co mówię, jest też dużo dorzkiej prawdy. Naprawdę, chcę o to prosić. Prawda się rozkłada. I prawda tam w PiS-ie jest, może poznać prywatnie, po cichu. A publicznie unikajmy, bo ja tu przyjechałem ku pokrzepieniu serc, a nie po to, żeby uprawiać, bo już mi jutro ktoś powie, że ja dogadałem o PiS-ie złe rzeczy. Nie chcę tego. Ale jeżeli ktoś nam zarzuca zdradę, to mówię o tym. To mówię o tym. I mówię też całkiem szczerość, może pan się tym gorszyć. Ale powiedzieli, tato, to teraz za to rzuca, dlaczego? Bo był tato zły, czy co? No przecież to ja się nie czuję inny. I dawałem tyle lat szansę. I proszę spytać również prywatnie, szczerze, co o mnie sądzą posłowie w PiS-ie. 2 ostatnie pytania. Tam pan się zgłasza. Pytajcie, co mi sądzą mnie prywatnie. Proszę bardzo, na jakąś... Powiedzieli, tato, tylko ciebie na żal. Ma pan 10 lat. Może najpierw no dobrze, to może nie wiecie. Po kolei przekażę. Nie tak nie. Może najpierw chcę po kolei wypowiedzieć tutaj kolegi odnośnie tego chrztu. To znaczy nie bardzo rozumiem. Załóżmy, że pan ma rację, że pan nie ma racji, bo tradycje wiary w tym kraju są tak głęboko zakazane. Nikt na wiedzę, naprawdę patrzycie. Ale dobrze, no jest bardzo fajnie. Ale takie pytanie krótkie do pana, to jaką pan się alternatywę, żeby zabronić rodzicom chrztu i... Ale sekundę, to ma być pan za pytanie teraz do pana. Jest 10% wyborów, tak? To komu macie zapomnianie pieniędzy zabrać? No bo nie zdobędziecie, chcecie 10%. Ja staram się dokładnie powiedzieć, ja powiedziałem, że wierzę, a właściwie to mam nadzieję, bo nauczyłem się jednej rzeczy, że właśnie, że się uczyć. Nauczyłem się, że trzeba wierzyć w własne siły. Ale absolutnie zgubna jest pewność siebie.
Przepraszam, czy ja mogę odpowiedzieć tam panu? Tak. No pan mówi komu... Komu zapytacie? Chyba co byłem na pierwszym spotkaniu założycielskim Solidarnej Polski w Toruniu, akurat, i było tam 5 osób związane kiedykolwiek z jakąkolwiek partią. Tak. Był pan Przemysław Przybylski, Mariusz Kałużny, tam siedzący. W ostatnim sondażu, nie pamiętam chyba dla Wirtualnej Polski, tego co pamiętam, było 40% ludzi przepytanych było niezdecydowanych na kogo oddać swój głos. To jest ogromny potencjał tak naprawdę, ze 40% możemy przegryźć każdą szalę, tak? Oni nie chodzą do wyboru z jakichś względów, albo... Ludzie nie pójdą do wyboru. Jeszcze przepraszam. Pan radny Kałużny. Bo umknęła nam taka bardzo ważna rzecz, jako młode pokolenie, muszę tu się odezwać, bo pan powiedział mniej więcej, że się na władzę czeka 12-16 lat. Dobrze, ja jestem u panu dopiero 3 lata w małżeństwie i ja wiem, co to jest brak pracy, co to jest styl przed żoną, co to jest szukanie mieszkania. Ja nie chcę czekać 16 lat. Następną rzecz pan powiedział bardzo groźną, niech się Platforma wytrwawi. Nie, proszę pana, to Tusk się ma dobrze. My się wytrwawimy, nasze pokolenie. I ja nie chcę czekać, bo ja też głosowałem na PiS jako młody, biegałem, rozdawałem ulotki, że Kaczyński jeden jest sprawiedliwy, ale nie chcę czekać, no trzeba szukać. Bo jeśli mówimy, jeśli Solidarna Polska zabierze tylko PiS-owie, tylko 30% jest w stanie poprzeć Prawo i Sprawiedliwość i więcej nie jesteśmy w stanie zdobyć, to lepiej nic nie róbmy. No, to trzeba próbować, trzeba trafiać do młodych ludzi, no, trzeba rozmawiać, nie trzeba się obrażać i tylko Jarosław Kaczyński ma rację. To, niestety tak nie jest. No, i proszę co do młodych faktów, pamiętajmy o tym, że Jarosław Kaczyński ma, zaprzecza nawet temu PiS, bardzo spory, negatywny elektorat. Ale ma również negatywny elektorat, nie wziął, to też ma elektorat negatywny. Natomiast są ludzie, którzy nie muszą dwóch panów nie cierpieć. Po prostu na zasadzie sklepu delikatosowego. Są ludzie, którzy nigdy nie pójdą na tych, ale już teraz 28 PiS-u plus 6, 34. Pamiętajmy, że Giertych z Kaczyńskim wzięli więcej niż jakichkolwiek wyborach późniejszych. I wtedy PiS jedynie rządził. Tak, 2005. Oczywiście, że tracimy na Doncie, bo przy rozbiciu głosu tracimy na Doncie, ale większą premię się zyskuje na wspólnym działaniu. A to nie jest zagrywka. Tak się złożyło, ale nie wchodźmy w takie ryty. I poza tym trzeba szukać też ludzi. Ja myślę, że jest demokracja. Nikt nikomu nie narzuca niczego. Ale jest pewna szansa. Ja przynajmniej jak jeżdżę, jeszcze dzisiaj będę właśnie spotykać się różnych ludzi. To jest kwestia wiarygodności. Tak naprawdę to jest kwestia wiarygodności. Komu wierzyć? Bo mówią wszyscy ładnie, dobrze, wszyscy są za tym. Wszyscy za wszystkimi. Też jest taka prawda. Oni są zdezorientowani. Bo nie ma jasnego czynnego poziomu. Tak, wie pan, ludzie są zdezorientowani, bo akurat w waszym wypadku wy poglądowo bardzo blisko jesteście. Tak, ale tak nie wiemy podawać na siłę, że jesteśmy inni. Nie podawać, wyrażać tej samej... Ale przede wszystkim tu chodzi o wyborców. Jeżeli przykładowo, weźmy zupełnie z innej beczki. Jeżeli wyborca głosuje na tego tam Arłukowicza, on jest z PO, nie z tego, z SLD. I wtedy, żeby się załapać do Sejmu, od razu zmienia partię. No, ja nie jestem i nigdy nie będę jakimś komunistą przewodnym. A jeżeli ktoś był komunistą w Szczecinie, SLD, całe życie należał do PZPR-u może i teraz jego jedyna partia to jest SLD, głosował na Rukowicza, to został zrazony. Moim zdaniem, jeżeli poseł zmienia partię już w trakcie, to powinien po prostu nie wchodzić z listy PiS-u, bo oszukał listę. Ja nie mówię o to, mówię już teraz jeszcze przykład, w ogóle nie moja bajka, jak to młodzież mówi, ale o to chodzi wyborców, bo jeżeli ktoś patrzy, pan poseł Cymański, z charyzmą i tak dalej, naprawdę bardzo pana lubię, bez względu na to, jakie, które są drogi, ale jeżeli powiedzmy, ja byłem z Balborka, jestem za PiS-em, nie znam niuansów Solidarnej Polski, jakie tam są drobne różnice, ale teraz PiS, głosuje pan Cymański, Waldor, PiS, głosuje. A też okazuje nie PiS, inny. No całe szczęście, że pan obok niedaleko, jak z pan Waldor. Bardzo krótko opowiem jedną rzecz. Przez bo jakby pan poszedł do SLD, to nie przyszedł na to spotkanie. Ale powiem przez analogię, że pisemy zmianę, żeby uniknąć zgrzytu, bo to dotyka czułych miejsc. Otóż co? Proszę państwa, pamiętacie rządy SLD Millera? Jeśli w partii SLD był poseł, który miał poglądy lewicowe i był zawodnikami, socjalistą i zobaczy, co Leszek Miller wyprawia, plan Hausnera, podatek liniowy i jeżeli taki poseł walnął ręką i poszedł do innej partii, to kto kogo tutaj zdradzi i kto powinien mandaty oddać? SLD powinno dać mandaty, bo oszukanie wyborców.
zrobili program liberalny, zdradzili ich totalnie, a on był wierny, a zostaje zdrajcą. Zastanówcie się Państwo. Podkreślam jeszcze raz. Najważniejszy jest program, pamiętam co było w programie, mam w paluszku.